Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowych okolicznościach, w nowym otoczeniu. Myślę, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem, także za wszelkie pomyłki z mojej strony dzisiaj przepraszam. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na dzisiejszych obradach. Witam Panów i Panie Radne, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza i Pani Skarbnik. Witam Komendanta Powiatowej Policji z Dąbrowy Tarnowskiej. Witam Radnego Powiatowego. Witam Panów Sołtysów, Panów Dyrektorów, Panów Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli. Witam wszystkich Państwa, którzy przybyli na dzisiejsze obrady. Otwieram 13. sesję Rady Miejskiej w Szczecinie. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Propozycje do porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Punkt piąty. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. Punkt szósty. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych i sołtysów. Punkt siódmy. Uchwalenie budżetu gminy Szczucin na rok 2016 i w tym odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Szczucin na 2016 rok, zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Szczucin na 2016 rok, zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczucin, przedstawienie stanowiska burmistrza miasta i gminy Szczucin wraz z ewentualnymi autopoprawkami, dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczucin na 2016 rok, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczucin na lata 2016-2026. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Szczucin na 2016 rok. Punkt dziesiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Bałta na Ukrainie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na terenie użytku ekologicznego Wola Szczucińska. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzynce, działka numer 293. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzynce, działka numer 242/1. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Skrzynce, działka numer 232. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Laskówce Delastowskiej, działka numer 260. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupcu, działka numer 1563. Punkt 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym w części działki numer 928 położonej w Szczucinie przy ulicy Rynek. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie na rok 2016. Punkt 23.
przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Punkt 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Punkt 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025. Punkt 26. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 27. Zamknięcie obrad sesji. I teraz w dniu 29 grudnia wpłynął do mnie wniosek pana burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad uchwał w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Skrzynka z przeznaczeniem na utworzenie strefy aktywności gospodarczej. Dotyczy to działki numer 980 o powierzchni 29 arów. I proponuję, aby podjęcie tej uchwały wprowadzić w punkcie 4a dzisiejszych obrad. Dlaczego w tym punkcie wprowadzam tak wcześnie? Ponieważ jest to ściśle związane ze sprawozdaniem pana burmistrza i on uargumentuje, dlaczego w tym punkcie. Także kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 4a podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Skrzynka z przeznaczeniem na utworzenie strefy aktywności gospodarczej działki numer 980? Dziękuję. 15 głosów za. I w punkcie 4b proponuję wprowadzić drugą uchwałę z wniosku pana burmistrza, to jest nabycia działki położonej w obrębie Skrzynka z przeznaczeniem na utworzenie strefy aktywności gospodarczej. Dotyczy to działki numer 1004 o powierzchni 16 arów. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem? Dziękuję. 15 głosów za. Uchwała będzie podjęta w punkcie 4b. 21 grudnia wpłynął również do mnie wniosek pana burmistrza o wprowadzenie dwóch uchwał. Uchwały te już były przedmiotem rozmów posiedzeń komisji stałych i dotyczą, pierwszy wniosek dotyczy podjęcia uchwały w sprawie wysokości i terminów płatności składki członkowskiej dla gminy Szczucin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Prowent. I proponuję tą uchwałę wprowadzić w punkcie 26. Tym samym przesunie nam się punkt 26, zapytania, wolne wnioski, to będą 27 i 28, zamknięcie sesji. Także kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 26 uchwały w sprawie terminów płatności składki członkowskiej dla gminy Szczucin w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Prowent? Dziękuję. 15 głosów za. To będzie w punkcie 26. I zanim będziemy głosować drugą uchwałę, to wpłynął dzisiaj do mnie też również wniosek przewodniczących komisji stałych o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rady Miejskiej w Szczucinie na rok 2016, ponieważ państwo radni stwierdziliście, że to będziemy podejmować dopiero po nowym roku. Także proponuję wycofać z punktu 22 porządku obrad podjęcie uchwały w tej sprawie. Kto z państwa radnych jest za? Dziękuję. 15 głosów za. A w miejsce punktu 22 proponuję wprowadzić z wniosku pana burmistrza podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Ta uchwała również była przedmiotem obrad komisji stałych. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem? Dziękuję. W punkcie 22 będziemy podejmować uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady, protokół budowlany numer 6. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Dziękuję. 15 głosów za. Protokół został przyjęty. Punkt 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminy przedstawiam sprawozdanie z pracy międzysesyjnej burmistrza za okres od 30.10 do 30.12.2015. Poniżej przedstawiam istotne działania związane z bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentacją gminy na zewnątrz. 2 listopada brałem udział w posiedzeniu Rady Społecznej GZOS, które odbyło się na sali Narad Urzędu. 3 listopada uczestniczyłem w podpisaniu umów przedstępnych w postaci aktu notarialnych, zakupu gruntu na rzecz gminy Szczucin pod strefę aktywności gospodarczej. 4 listopada wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorami szkół gminy Szczucin. 6 listopada odbyłem podróż służbową do Rządowej Tarnowskiej, podczas której spotkałem się z panem komendantem Petrem Węsłej Straży Pożarnej. Tego samego dnia udałem się na spotkanie do firmy Tankpol razem z panem kierownikiem Krzysztofem Gadziałą w sprawie porozumienia dotyczącego hali sportowej w Szczucinie. 9 listopada spotkałem się z panią doradczynią Krystianą Furtak-Krupa, która przedstawiła mi ofertę dotyczącą dostawy gazu ziemnego dla jednostek organizacyjnych gminy. 10 listopada uczestniczyłem w spotkaniu ze starostą powiatu gądolskiego oraz przedstawicielem firmy Energia dla Gmin. 11 listopada wziąłem udział w obchodach 97. rocznicy odzyskania niepodległości oraz spotkaniu okolicznościowym w Obrowie Tarnowskiej w Szczucinie i Brniu. Podczas spotkania w Brniu podpisałem list intencyjny w sprawie ewentualnej współpracy i wymiany pomiędzy miastem Bałta na Ukrainie a miastem Szczucin. 12 listopada w godzinach przedpołudniowych gościłem delegację z Ukrainy, następnie o godzinie 13 udałem się na komisariat policji w Szczucinie, gdzie odbyło się przekazanie nowego radiowozu dla funkcjonariuszy policji w komisariacie Szczucin. Tego samego dnia wraz z panem sekretarzem uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Seniora organizowanym przez Dom Kultury w Szczucinie. 15 listopada uczestniczyłem w koncercie patriotycznym w wykonaniu orkiestry dętej i młodzieży z Piątego Centrum Edukacji Kompetencji Zawodowych w Szczucinie z okazji obchodów dalszej części Święta Niepodległości. Od 16 do 17 listopada odbyłem podróż służbową do Andrychowa na konferencję szkoleniową członków Forum Wójtów Burmistrzów Prezydentów Małopolski. 20 listopada udałem się do Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z panem Janem Pachtą na spotkanie z prezesem w celu pozyskania informacji dotyczących ksiąg wieczystych. Sprawa dotyczy strefy aktywności gospodarczej. 23 listopada uczestniczyłem w spotkaniu z panem prezesem Stowarzyszenia Otwarte Serca oraz panią kierownik Siedlickiego Domu Samopomocy w Dąbrowicy. Celem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych przed rozpoczęciem funkcjonowania Siedlickiego Domu Samopomocy. 24 listopada uczestniczyłem w Dniach Honorowego Krewactwa, które odbyły się w Tarnowie oraz na spotkaniu z panią Anną Miodyńską w sprawie warsztatów, które odbywały się w naszej gminie, a dotyczyły spraw przyszłości kultury. Dniach 26-27-11 wziąłem udział w szkoleniu wyjazdowym członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, które odbyło się w Piwnicznej Zdrój. 29 listopada brałem udział w obchodach Dnia Seniora w Dąbrowicy. 30 listopada uczestniczyłem w spotkaniu przedstawicieli Rady Rodziców w Zespole Szkół w Szczucinie wraz z panem doktorem Januszem Lysi i panem Bogdanem Kolaną. Celem spotkania było omówienie propozycji utworzenia spółdzielni socjalnej. 1 grudnia brałem udział w spotkaniu Elżbiety Prowen w Radomyśle Wielkim oraz spotkaniu przedstawicieli Rady Rodziców w Zespole Szkół w Borkach wraz z panem dyrektorem Januszem Misiem i panią dyrektor Barbarą Czub. Celem spotkania podobnie jak w Szczecinie było omówienie propozycji utworzenia spółdzielni socjalnej. Dnia 2 grudnia uczestniczyłem w warsztatach dotyczących rozwoju kultury w gminie Szczucin, które przeprowadziła pani Anna Miodyńska z Małopolskiego Instytutu Kultury. 3 grudnia udałem się na spotkanie z dziećmi uczęszczającymi do niepublicznego przedszkola Okrąga w Szczucinie. Następnie brałem udział w połączonym
posiedzeniu Komisji Stałej Rady Miejskiej w Szczecinie. 4 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami emerytów nauczycieli z gminy Szczucin. Tematem spotkania było omówienie problematyki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7 grudnia odbyłem spotkanie z panią doradczynią Krystianą Furta-Krupa w sprawie analizy rachunków za gaz we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu z panem starostą Krzysztofem Kwiatkowskim w sprawie możliwości wyznaczenia ścieżek rowerowych na terenie gminy Szczucin z programu Tarnowskiego Towarzystwa Turystycznego. 8 grudnia porozumiałem się z firmą Renovis w sprawie zmiany oświetlenia na hali sportowej w Szczucinie i dostawy ram oświetleniowych na salę narad Urzędu Gminy. 9 udzieliłem wywiad dla Radia RD Małopolska, 14 razem z panią skarbnik Agnieszką Makuch udałem się do Regionalnej Izby Rachunkowej w Tarnowie. Ponadto uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym w punkcie wiotecznym w Sówcu. Proszę państwa, jak państwo widzą, spotykamy się w nowej scenerii. To sala po remoncie kapitalnym, można by powiedzieć. Tutaj na tej sali stare została wlew, tam bardzo, bardzo nisko pod nami. Ściany, okna, właściwie wszystkie elementy zostały wyremontowane. Pewno państwo myślą, dlaczego nie zmieniliśmy okien. Otóż istnieje realna szansa pozyskania środków zewnętrznych na termodynizację tego obiektu. Wówczas zwyczajnie nieopłacalnym było wydatkować dziś środki z własnego budżetu na zakup tych elementów. Dlatego z tym wstrzymaliśmy się. Jest to tak wykonane, że możemy w każdej chwili bez naruszenia tego, co wykonaliśmy, tego remontu dokonać, czyli wymiany okien. Ponadto zostały zamontowane rolety. W ciągu dnia możemy zrobić konferencję z wykorzystaniem rzutnika. Właściwie cały czas pracuję. Proszę zobaczyć, to są zdjęcia z tegoż remontu, który wykonywaliśmy. Tu jesteśmy na etapie w tym momencie zerwania tej podłogi, która tu była. Niestety spora część była już w stanie, nie był przydatny do remontu. Państwo pamiętacie, jaki był wystrój. Zamaskowaliśmy tą ścianę, która jest za mną. Widać na tej konstrukcji, wybiliśmy tą ścianę, którą widzimy w tym momencie. I została wybudowana ścianka, na której w tej chwili jest ekran dla tego rzutnika. Te wszystkie prace, proszę państwa, które jeszcze zostały zakończone, a w pomieszczeniu obok, czyli tam za tą ścianą, gdzie jest ekran, zostało stworzone biuro obsługi klienta, które właśnie w tej chwili panowie wykańczają. Widać tą przestrzeń teraz za tą ścianką. Dzisiaj jest ostatnie malowanie, właściwie zostanie ten remont dzisiaj zamknięty. Jak państwo widzą, na bohaterami tego zdarzenia jest jeden nasz pracownik, właściwie dwóch. Jeden stały, pan Szczepan Duda, przedstawiać go muszę, wszyscy go znamy. Jest, można by powiedzieć, generalnym wykonawcą tego remontu. Ten pan tutaj na wprost, który zmienia tutaj posadzkę i towarzyszy od samego początku panu Szczepanowi, to pan Zenon Cieślak, który jest zatrudniony w ramach prac interwencyjnych z Płatowego Urzędu Pracy. Na ten moment umowa z panem Zenonem się kończy, ale chciałbym publicznie bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie w te prace, bo dużo serca i zaangażowania do tego, aby ta sala wyglądała tak, jak wygląda. Myślę, że przyjęte rozwiązania, czyli wszystkie instalacje, które przewidzieliśmy na przyszłość, tak jak państwo widzicie, te tunele w tej chwili wybite, to centralne ogrzewanie, które już instalacja została tutaj zamontowana. Jeżeli będziemy termodynizować ten obiekt, to oczywiście wyłączymy ogrzewanie elektryczne. Jak państwo widzą, jest to zamontowane rozdzielacz, do którego są podpięte wszystkie grzejniki na sali, one już wiszą. Co prawda nie grzeją, ale na tą chwilę radzimy sobie, ponieważ dwufunkcyjna klimatyzacja, która została zamontowana na tej sali, ma też funkcję grzania, więc jesteśmy w stanie ten obiekt, tą przestrzeń zagrzać w ciągu paru minut bardzo skutecznie i, jak się okazuje, ekonomicznie.
ekonomicznie. To są to urządzenia, które do tego nie potrzebują dużej energii. Samo naświetlenie Państwo widzicie, myślę, że nie trzeba bardzo komentować. Jest to bardzo zbliżone oświetlenie do światła dziennego. Oczy się nam nie męczą. Myślę, że możemy swobodnie przy tym naświetleniu pracować długie godziny, gdyby ta potrzeba zaistniała. Sam system nagłośnienia, jak Państwo słyszą, myślę, że jesteśmy słyszani na końcu sali. Nie musimy tutaj bardzo się produkować. I pewnie ten dźwięk dociera w sposób właściwy. Proszę Państwa, sam rzutnik pozwala nam łączyć się z poszczególnych stanowisk za pomocą i HDMI, i sieci wewnętrznej. Możemy i z komórki powodować transmisję sygnału i z każdego komputera zewnętrznego, niekoniecznie podpinając się bezpośrednio przewodami. Pomijam fakt, że została zmieniona, jak Państwo tu widzicie, instalacja elektryczna właściwie w całości. Krótko mówiąc, sala jest po kapitalnym remoncie. Posadzka, jak Państwo widzicie, też wymieniona. Mamy tutaj płytki glasowe, które myślę, że posłużą nam na długie lata. Oczywiście nie zdążyliśmy, bo to końcówka roku, wymienić tego, na czym nam bardzo zależało, a mianowicie stoły, krzesła. Co prawda krzesła nie są stare, natomiast na salę konferencyjną mamy plan wykonać nieco inną tutaj scenerię. Myślę, że dzięki temu ta sala będzie bardziej, może stranie będzie bardziej przestrzenna, ale lepiej wykorzystana dzięki tym rozwiązaniom, które planujemy. Jeżeli wszystko się dobrze poukłada, to w pierwszych miesiącach nowego roku ten temat zostanie uzupełniony. I oczywiście wieszak, który ma się pojawić tutaj na tej ścianie przy wejściu, to też jeszcze taki drobny element, który w związku z ilością prac, które trzeba było wykonać, nie zdążyliśmy zwyczajnie i myślę, że to nawet się pojawi po to, żeby było zwyczajnie funkcjonalne. To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o remont. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę. Ale ja przechodzę do następnej sprawy. Bardzo proszę Panią Danielu o prezentację. Chodzi o uzasadnienie tego wniosku, który Pani Przewodnicząca była uprzejma przedstawić, a Państwo przyjęliście do porządku obrad. Państwo, ma to związek z tym, o czym mówiłem na komisji, a mianowicie z tematem naszej planowanej strefy aktywności gospodarczej, kwestia komunikacji. Jak Państwo widzą, pozyskaliśmy taką mapę, udaliśmy się z Panem Inżynierem Plachtą do Zarządu Dróg Krajowych, do Legatury Krakowskiej. Jak Państwo widzą, nie wiem, czy ten wskaźnik się osiągnie. Ta droga, tutaj ten kierunek w tą stronę to jest Dobrołatanowska, na dół to jest Szczucin. W prawo mamy kierunek na Wolę Mędrzechowską, a w lewo w tej chwili to jest ta droga, którą pokazuję. To jest ta droga, którą Pani Dyrektor ze Szkoły Wydawania zna tą drogę doskonale. To jest droga, którą właśnie dojeżdża do domu. A będzie to przebudowane, jak Państwo widzicie, będzie zrobiona tam taka krzyżówka, czyli po środku oczywista rzecz, droga krajowa, po boku to są te drogi rewizyjne i to wszystko ma być włączone w taki węzeł komunikacyjny. To zostało, proszę Państwa, jak dowiedzieliśmy się, zaprojektowane i to coś będzie do wykonania. Oczywiście nie potrafię powiedzieć, tak jak Pan Dyrektor zresztą na spotkaniu naszym też nie był w stanie nam to jednoznacznie przedstawić, kiedy będzie to realizowane, ale z całą pewnością będzie to tak realizowane. Czyli od tego właściwie nie uciekniemy, ponieważ to zostało uzgodnione już i ostatecznie ta koncepcja będzie przedstawiona i rekomendowana projektantowi do wykonania, czyli musimy się trzymać tego rozwiązania. W związku z powyższym, jak Państwo wiecie, ten teren, właściwie ta działka już, przepraszam, nie ta, tylko ta już, gdzie w tej chwili ta wskaźnik dociera, to już jest teren, który jest przewidziany do podstrefy aktywności gospodarczej. Możemy się oczywiście włączać do tej drogi rewizyjnej, nie ma najmniejszego problemu i tutaj uzgodnienie otrzymalibyśmy bez dwóch zdań, ale proszę zobaczyć. Tutaj ta krzyżówka, czyli ta droga, po której w tej chwili jadę, dociera do tej działki. I ta działka, jak i ta działka, jest właśnie jakby tematem naszego zainteresowania. I bardzo proszę Wysoką Radę o pozytywną opinię w celu zakupu. Ta działka ma 16 arów, ta ma 26 chyba.
jeżeli to zrobimy, to proszę zobaczyć, mamy zaprojektowaną drogę, która właściwie włącza się w naszą drogę dojazdową. Ta droga, która jest zaprojektowana, nie musieliśmy mieć żadnych uzgodnień, proszę Państwa, bo ta droga byłaby naszą drogą. W tej chwili jest gminną, więc nie ma żadnych uzgodnień, tylko informacja do Dyrekcji Dróg Krajowych i właściwie uzgodnienia co do wjazdu mamy za sobą. Jeżeli Państwo byliby uprzejmi przyjąć taką uchwałę, wówczas ten temat jest rozwiązany. Oczywiście rozmawialiśmy z właścicielami, są chętni nam te działki sprzedać. I dzięki temu, proszę Państwa, ten problem byłby właściwie już rozwiązany. Kolejne uzgodnienie, które dokonaliśmy w sprawie lokalizacji strefy aktywności, to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Proszę Państwa, to też od pewnego czasu, jak Państwo pamiętacie, mówiłem o tym parę razy już na sesji, w związku z faktem, który miał miejsce na początku tego roku, czyli te wszystkie uzgodnienia dotyczące planowania ryzyka powodzi. I proszę Państwa, Bóg mi świadkiem, dobrze się stało, że jeszcze nie poddaliśmy to do publicznej wiadomości. Dlaczego? Ostatnia nasza wizyta właśnie w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej i rozmowa z szefem pokazała to, że została wykonana praca, która na nic się nikomu nie przyda. I zawiera tak zasadniczy błąd, że na dzień dzisiejszy nie możemy opierać się w ogóle o to opracowanie. Też pomijam sprawę, że ktoś za to zapłacił, ktoś to zrobił i to można byłoby powiedzieć, używając określenia psu na budę, ale dobrze, że nie podaliśmy tego do publicznej wiadomości, bo tu byłby problem, bo tak naprawdę używając tych założeń, które tam zostały opracowane, to po prostu pewnie byśmy nie zupełnie bezzasadnie nastraszyli społeczeństwo, a może wywołali jakąś niepotrzebną reakcję, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po pierwsze mieli rzetelną informację, jak ten plan będzie wyglądał i tak naprawdę co i na czym możemy się opierać w naszym planowaniu przestrzennym. A te założenia pierwotne zakłóciłyby to w sposób totalny. Więc na tą chwilę stop, nie będę przedstawiał Państwu tych uzgodnień, bo będą nowe. Ale najważniejsze co do naszej strefy, planowanej strefy oczywiście, to fakt, że ten teren uzyska pozytywną opinię, także nie będzie pod tym względem żadnego problemu, ponieważ we wszystkich, nawet tych bardzo restrykcyjnych założeniach nie ma tam takiego ryzyka. Co prawda zawsze istnieje ryzyko, że wały ulegną uszkodzeniu, ale jak proszę Państwa, to ryzyko występuje wszędzie i takiej gwarancji oczywiście nie dam na nic nie daj w każdym miejscu, gdzie jakiekolwiek wały występują. No tam akurat nie jest to w bezpośredniej bliskości, więc lokalizacja jest najbardziej w porządku. To tyle, jeśli chodzi o ogólne uzasadnienie tego wniosku co do projektów tych uchwał. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to ja bardzo chętnie odpowiem nawet teraz, bo zamiast będzie już ta interpretacja procedura. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie, zapytać Pana Burmistrza? Bardzo proszę, Pani Radna. Panie Burmistrzu, a ja chciałam zapytać, czy ta posesja Pana, co jest obok, czy była z nim przeprowadzona jakakolwiek rozmowa? Ta posesja czy ja? Pan. Ten dom, co jest tak blisko, będzie tej... Ten dom, tak? Tak. Pani Radna, ja rozmawiałem, nie wiem w jakim kontekście Pani pyta, ale rozmawialiśmy, jak Pani widzi, ten dom jest przekreślony. O, ten dom tutaj jest przekreślony. Cała ta posesja w związku z planowanym planową krzyżówką jest pod wyburzeniem i pod wysiedleniem. Tego domu nie będzie tam. Co ten Pan, który mieszka, nie jest właścicielem tego domu. Właścicielem jest Pani, która mieszka za Wisłą. Natomiast zgodnie z tymi planami, które jak powiedziałem, są koncepcją nie naszą. To jest koncepcja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. To już jest podwykonanie, czyli każde założenie nie przedstawia tam w ogóle bytności jakiegokolwiek budynku. Więc te budynki będą zlikwidowane siłą rzeczy i no ponoć ci Państwo to wiedzą, no bo taka informacja musiała być, bo w momencie, gdy ta koncepcja była zakładana, te założenia były dedykowane
ogłaszane do mieszkańców, więc to zaskoczenie nie jest dla, dla właściciela. Proszę uprzejmie. Dla pełności danych zapytam o koszty remontu. A udostępnię bardzo chętnie, tylko że w tej chwili nie mam, bo pani skarbnik, nie podliczyliśmy tego, bo było dużo zmiennych, na przykład stoły odpadły, odpadły krzesła, odpadło parę innych podłodze, ale w danej sesji to udostępnię, bo to było około 70 tysięcy, podpowiada mi pani, tyle kosztowały materiały, bo jak powiedziałem, robocica nie kosztowała nas wcale. Ale podamy bardzo dokładnie, bo klimatyzacja 10 tysięcy złotych, prawda, ile kosztowała posadzka, ile kosztowały materiały. Znaczy podamy na tej sesji bez najmniejszego. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś pytania w sprawie tego wniosku, bo tutaj nie chciałbym pani przewodniczącej wprowadzać zamieszanie, bo kwestia dotyczy procedury, która. Czy ktoś z Państwa rady chciałby się zapytać przed podjęciem uchwały w tych sprawach? Nie widzę. Przed podjęciem uchwały potwierdzam prawomocność dzisiejszych obrad na 15 radnych, obecnych 15, także wymagana liczba do podejmowania uchwał. Przystępujemy do głosowania. Punkt 4a. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działów położonych w obrębie Skrzynka z przeznaczeniem na utworzenie strefy aktywności gospodarczej działka nr 980 o powierzchni 29 al. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Punkt 4b. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Skrzynka z przeznaczeniem na utworzenie strefy aktywności gospodarczej działka nr 1004 o powierzchni 16 al. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? 15 głosów za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5 dzisiejszych obrad. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów. Proszę bardzo. Pani sołtys, proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Wysoka Rado. Ja mam dwie sprawy. Do tej pory u nas funkcjonowała świetlica, która była w budynku byłej szkoły podstawowej. W tej chwili cały dół szkoły został zamknięty przez nadzór budowlany. I nie wiem, czy my to od nowego roku, żeby świetlica funkcjonowała, czy możemy się do budynku Straży Pożarnej przenieść, czy co. My tam mamy jako stowarzyszenie całe wyposażenie. W tej chwili jest zamknięte, wyłączony cały dół budynku. I druga sprawa, tam gdzie znajduje się budynek Straży Pożarnej, u nas przebiega droga powiatowa, jest sklep i znajduje się przystanek autobusowy i cały blat został wyrównany wcześniej ze środków Funduszu Sołeckiego. Kamienie w tej chwili porobiły się dziury, jeżeli jest deszcz, to jest woda i wszyscy się zwracają do mnie, uczniowie, co jadą do szkoły, do Wadowic, do Mielca, pracownicy, kierowcy narzekają z PKS-u, że takie błoto wszystko się nie nosi do autobusu. Kto ma wyrównać ten błot? Jeżeli ja, no to cały Fundusz Sołecki mi pójdzie na to podwórko. Wybijają się te kamienie i jest mokro i cały autobus jest biały, bo to wszystko się nosi za nogami. Nawet do mnie przychodzą, bo nakręcają kierowcy i mówią, że takiego stanu to nie ma nigdzie jak u nas. I co ja mam z tym zrobić? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa chciałby? Pani radna? Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, na prośbę mieszkańców Wynastowic chciałam zapytać, dlaczego świetlica musi zostać połączona z punktem bibliotecznym. Czy jest to związane z kosztem, czy z czymś innym? I mieszkańcy bardzo proszą, tak jak i ja, na pozostawienie na starych zasadach świetlicy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan sołtys. Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Zebrani. Chciałem poruszyć po raz kolejny sprawę, dzisiaj tylko jedną, pieca centralnego ogrzewania w budynku WDR. Do tej pory kilkadziesiąt razy już można powiedzieć, było to zgłaszane.
Były przeglądy robione, jakoś nie stwierdzona została usterka. Ostatnio została przez dwóch fachowców stwierdzona usterka, że piec jest rozszczelniony. Czyli ja to rozumiem, że jakoś, że wydobywa się gaz, jeżeli piec jest rozszczelniony. Jest zdjęta osłona, piec pracuje na niskiej temperaturze, na tak jakby ciągła praca, co jest związane z większym zużyciem gazu. Bo jeżeli ten piec się wyłączy, to on się samoczynnie nie załączy, bo jest jakiś lewy pobór powietrza, tam coś nie jest, tam się tylko fachowcy by się wypowiadaliście, nie wiem, czy dali jakieś sprawozdania do gminy. I pasowałoby coś z tym piecem zrobić, bo po prostu, nie wiem, teraz mogą się zacząć ochłodzenia. Nie wiem, czy ten piec może tak funkcjonować, tak jak teraz funkcjonuje ze zdjętą osłoną. Nie wiem, czy tam się, bo to nie było sprawdzone, czy tam się ulatnia gaz, czy się nie ulatnia. Czy to jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa? Nie wiem, albo remontować ten piec, albo wymienić, bo to nie możemy tak dłużej tego ciągnąć. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos z opisów radnych? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 6. Odpowiedź na zapytania i wnioski radnych i sołtysów. Bardzo proszę, Pan Burmistrz. Według kolejności odpowiada Pani sołtys, Pani Krzysztofik. Temat świetlicy w Sucholuncie. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, w ostatnim czasie, uzupełniając to, co nie było wykonywane przez szereg lat, wykonaliśmy przegląd obiektów, które są własnością komunalną. Wynikiem tego postępowania jest fakt, że osoba, która posiada uprawnienia budowlane i wykonuje taki przegląd, musi zgłosić równolegle po zakończeniu tej pracy do inwestora, czyli do gminy, która takie zamówienie złożyła, protokół kontrolny i do nadzoru budowlanego pod rygorem utraty uprawnień. I proszę Państwa, tu bardzo poważna jest rzecz. Otóż były bardzo duże zaniedbania w tym zakresie. I nie mówię dlatego, żebyście Państwo, żeby wywołać jakąś sensację. Ale Pani kierownik tutaj jest i potwierdzi za chwileczkę, bo ją poproszę o to, ile obiektów takie badania miało. Zresztą Państwu mówiłem o tym wcześniej, o naszej hali sportowej, o budynku internatu, o szeregu innych obiektach. I w paru obiektach mamy stan zagrożenia życia, wobec powyższego nadzór natychmiast wystąpił do nas o zamknięcie tych obiektów z uwagi na to, albo wyremontowanie do takiego stanu, który wyklucza owy stan zagrożenia. I tu jest temat zupełnie prosty. Taka sytuacja dotyczy również budynku byłej szkoły, obecnie świetlicy, tam gdzie mieści się świetlica w Suchym Gruncie. Proszę Państwa, trzeba wykonać tam szereg prac, żeby nie eksmitować osób, które od nas te obiekty wynajmują, musieliśmy podjąć interwencję na około 10 tysięcy złotych w miesiącu grudniu, żeby naprawić tam instalację elektryczną, przewody kominowe, wentylacyjne w tych wszystkich obiektach. No, chodzi o obiekt Załuża, Zabnie, Różnica, Pani kierownik wymieni wszystkie te obiekty, które Suchy Grunt, które, bo tam też jest wynajmowane pod mieszkania. I proszę Państwa, to są takie koszty. Nie było nic zrobione, wobec powyższego to jest to minimum, które pozwala, żeby ci Państwo nie byli ekscytowani z tych obiektów. Natomiast to, żeby zabezpieczyć te obiekty pod całkowitym względem, czyli brać pod uwagę wszystkie te wytyczne, które zostały poruszone, czy też uwzględnione w czasie tej kontroli, nakład jest zdecydowanie większy. Musimy znaleźć jakieś pieniążki w nowym roku, żeby oprócz tej interwencji polegającej na tym zabezpieczeniu, no to jeszcze podjąć działania, które przeszły się te budynki nam zabezpieczą. I tutaj akurat jeśli chodzi o świetlicę w Suchym Gruncie, myślę, że uda się udrożnić kanały wentylacyjne, bo tam jest taki problem w tych salach, gdzie jest palone piecem. Jeżeli to zostanie usunięte w stosunkowo szybkim terminie, to automatycznie umożliwi korzystanie z tego obiektu w dalszym ciągu, więc tutaj nie będzie, myślę, dużego problemu. Jeśli chodzi o przystanek, kwestie
tego placu. No powiem, że pierwsze słyszę w tym momencie. Choć o tym, że równaliście Państwo to ze środków, to słyszałem. Sołeckiego, teraz już są wyboje i troszkę deszczu, to wszystkie buty białe, wszystko dawno. Zdajemy sobie z tego sprawę, proszę Państwa, największym problemem, jak się okazuje, to nie są te dziury i nie jest mało tego kamienia, bo jego jest właściwie wszędzie dostatek. Tylko problem jest w jakości tego kamienia. Państwo wiecie, że przywoziliśmy kamień, najczęściej ten z Celin. Jest to piaskowiec, który ma duże ilości gliny. Ta glina, przeklinają nas tutaj ci, którzy handlują na jarmarku, a mówię to dosłownie, bo byli tu u mnie z pielgrzymką 30-osobową, wykonując te czynności, choć wybieraliśmy się w sposób normalny, właśnie narzekając na jakość tego, no bo to, że woda jest wszędzie, proszę Państwa, ale ta glina dość skutecznie uszczelnia migrację tej wody w głąb, bo przecież ta podbudowa jest dość solidna i ta woda teoretycznie powinna stamtąd zniknąć. No niestety ta glinka bardzo dobrze uszczelnia odprowadzenie tej wody, to jest ten problem. Więc jak Państwo wiecie, ten kamień, który w wakacje przywoziliśmy na Targowice, tam było kilka już łajb tego kamienia, to jest ten dolomit siwy, który nie posiada tej gliny w ogóle. I to było dobre rozwiązanie. Ten parking tutaj też był utwardzony tym dolomitem i tego problemu już nie ma. Nawet jak jest woda, to nie brudzi. I o to się rozchodzi. Myślę, Pani Sołtys, że no, trzeba to zrobić. No, pewnie trzeba to zrobić. Nie chciałbym dzisiaj powiedzieć Państwu, że to będzie, nie wiem, jutro czy pojutrze, bo byłoby to daleko nieroztropne. Natomiast z całą pewnością weźmiemy to pod uwagę i spróbujemy w jak najszybszym tempie ten temat rozwiązać. Dzisiaj jechałam do sklepu na Łodzi, z tym Rumieńca jeździł do Pani, bo kierowcy wszyscy nas przejeżdżają. Kolejny temat. Drastowice. Dlaczego świetlica ma być połączona z punktem biotecznym. Proszę Państwa, bo ona jest połączona. Świetlica i punkt bioteczny znajdują się w jednym budynku. I nie widzę powodu, żeby było inaczej. No inaczej to trzeba byłoby to rozdzielić. To zawsze było razem w jednym obiekcie. Natomiast proszę Państwa, tam jak jest punkt bioteczny, jest tam osoba, która jest zatrudniona z bibliotek i nadzoruje pracę, proszę Państwa, w punkcie bibliotecznym. Czyli tam wykonuje jakieś czynności. Proszę Państwa, bardzo racjonalny moim zdaniem jest pomysł wykorzystania tej samej osoby do prowadzenia świetlicy. Utrzymanie dwóch etatów, za które płacimy tak na dobrą sprawę, jeden i drugi, to są duże koszty. No, zapytajmy się samych siebie, proszę Państwa, patrząc na budżet, który lada moment będzie na tej sali procedowany. Popatrzmy na problemy, jakie mamy, które ten budżet nie uwzględnia, musimy je rozwiązać. I odpowiedzmy sobie wtedy szczerze na to pytanie, czy nas stać na taką rozrzutność? A przecież swobodnie, właściwie walczyliśmy o to przez szereg lat, żeby animatorami kultury były osoby, które są z Domu Kultury, z biblioteki. To są te właśnie osoby, to na nich będziemy stawiać. To te osoby będą realizować te zadania. Proszę Państwa, rzeczą już niedorzeczną jest absolutnie, bo oczywiście przeszła taka informacja, o tym mówiłem na komisjach, oczywiście informacja przeszła lotem błyskawicy. Mieszkańcy przychodzą i dzwonią z Drastowic, że chodzi ktoś z listą, zebrał ktoś podpisy i ta lista trafiła do nas, lista, pismo. Właśnie tak Pani radna pyta. Ale mieszkańcy dzwonią w innej sprawie, że chodzi ktoś i mówi, że ten obiekt jest, sprzedadzą go. On jest pod sprzedaż, pod likwidację. Takie, proszę Państwa, niedorzeczne rzeczy, że po prostu głowa pęka. No nie wiem, kto sobie robi z tego igrzyska, ale nic takiego nie wchodzi w rachubę. Co dopiero zakończyliśmy tam generalny remont. No jaki byłby sens robić tego typu ruchy? No ktoś po prostu potrzebuje mieć pożywkę z tego życia samorządowego, no i próbuje wzbudzać niepotrzebne emocje. No pytam, dlaczego? Bo próbuje się przedstawić propozycję, która moim zdaniem jest bardzo racjonalna, żeby osoba profesjonalna zajęła się właśnie animacją kultury w tym obiekcie. Jak to będzie, proszę Państwa, rozwiązane, to zobaczymy ostatecznie. Nie ja o tym będę decydował, Państwo wiecie, to nie jest w moich kompetencjach. Jeżeli znajdziemy pieniądze, bo to co powiedziałem, tam gdzie są
obiekty domów ludowych i połączone z budynkiem medycznym, to chcemy wprowadzić takie rozwiązanie, będę kolegą na domu. Natomiast tam, gdzie są domy ludowe i nie ma punktu judecznego, zostaje bez zmian, czyli zostaje to osoba, jako osoba świetlicowa po to, żeby zachować tą ideę właśnie, o którą walczyliśmy, żeby w każdej miejscowości ta świetlica funkcjonowała. Ba, proszę Państwa, mamy dzisiaj już raport Małopolskiego Instytutu Kultury po warsztatach, które były zrobione, wykonane na terenie naszej gminy. Uczestniczyliśmy w części na pewno w podsumowaniu. I z tego wynika jednoznacznie, że Państwo jako mieszkańcy domagacie się tego, żeby te świetlice funkcjonowały. Państwa, jesteśmy chyba po to, żeby realizować te potrzeby. Dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie za pomocą jednostek, które są zawodowo do tego powołane, realizowali te potrzeby mieszkańców, autentycznie realizowali, ale też wydawali środki w sposób racjonalny. Nie możemy jednego z drugim pokłócić. Piec centralne ogrzewanie Lubasz. To temat dość stary, powiem szczerze, bo przewija się dzięki Bogu od przynajmniej 3 lat. W pierwszej wersji chodziło o jego regulację. Natomiast po rozpoznaniu tego tematu w roku bieżącym wynika, że tam jest po prostu pęknięty wymiennik główny. I nie ma tu mowy o jakichś wyziewach gazów toksycznych, czy też gazu ziemnego, i tego zagrożenia nie ma. Natomiast zwyczajnie jest piec rozszczelniony, czyli w tym momencie został tam jakiś wybieg zrobiony, że piec może jako tak opracować i to w tej sprawie się powiedział fachowiec, ale tenże fachowiec stwierdził, że niestety będzie potrzeba wymiany tego wymiennika, bo ile automatyka jeszcze jest w dobrym stanie, mogłaby służyć. Wszakże pod jednym warunkiem, że uda się kupić to jako część tego pieca i wymienić, no myślę, tutaj o jakimś rozsądnym wydatku, bo jeżeli, proszę Państwa, okaże się, że ten wymiennik będzie kosztował tyle, ile 3/4 nowego pieca, no to, proszę Państwa, nie będziemy się nawet zastanawiać, bo może się okazać, że ten wymiennik jest droższy jak dzisiaj nowy piec innej konstrukcji, bo tam to w ogóle jeszcze piec jest troszkę inny niż dzisiaj podpowiada to standard. Dlatego też nie odpowiem Państwu dzisiaj na to pytanie, pewno sobie, jak zostanie to ostatecznie rozwiązane. Chyba że Pani Kierownik dysponuje jakąś nowszą wiedzą w tym zakresie, zachęcam, aby Panu Sołtysowi to precyzyjnie udostępnić. Ja tyle. Jeżeli Pani Kierownik zechce zabrać głos w sprawie tej, o której wspomniałem wcześniej, tych obiektów, jeżeli jest coś do dodania i w sprawie tego pieca, to zapraszam serdecznie. Ja tylko chciałam potwierdzić, że Pan Burmistrz faktycznie to, co powiedział, mamy wszystkie obiekty komunalne, zwłaszcza te, które są wynajmowane, one nigdy nie miały wykonywane przeglądów. Budynki są stare, marne złotówki, żeśmy tam po prostu nie dokładali. W tym momencie jest sytuacja taka, że zaczęliśmy to robić. Okazuje się, że większość budynków nie nadaje się do użytkowania. Zagraża bezpieczeństwu i życiu mieszkańcom tam mieszkającym. My nie mamy na tyle lokali socjalnych i komunalnych, abyśmy mogli tych mieszkańców gdzieś poprzenosić. Tym bardziej, że każdy już od kilkunastu lat mieszka w tych budynkach, no i tam już prowadzi swoje życie związane z życiem osobistym i z pracą. Natomiast co do pieca, panie sołtys, myśmy wczoraj rozmawiali, będąc na wizji lokalnej w Lubaszu. To jak panu powiedziałam, jest opinia jedna na razie na piśmie jednego z serwisantów, który wymianę tego głównego wymiennika wyszacował nam na kwotę 6000 zł. Natomiast drugi pan nie napisał jeszcze nam pisemnie, natomiast ustnie stwierdził, że niestety, ale on uważa, że piec należy wymienić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proponuję 15 minut przerwy. Proszę bardzo, o ciszę. Dziękuję. Punkt 7. Uchwalenie budżetu gminy Szczucin na rok 2016. I rozpoczynamy od podpunktu A. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę, pani skarbnik. Uchwała budżetowa gminy Szczucin na 2016 rok. Rady Miejskiej w Szczucinie z
dnia 30 grudnia 2015 roku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Szczucinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się budżet gminy Szczucin na 2016 rok. Paragraf drugi. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 63 624 791 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 53 886 921 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 737 870 zł, jak załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Ustala się kwoty planowanych wydatków budżetu w wysokości 67 060 368 zł, jak załączniku nr 2 i 2a do uchwały. Podpunkt pierwszy. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53 834 238 zł. Z tego wydatki budżetowe jednostek budżetowych w łącznej kwocie 23 280 851 zł. Z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 943 226 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 337 625 zł. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 191 610 zł. Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych 5 876 649 zł. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych kwota 22 080 128 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego kwota 405 000 zł. Ustęp 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 13 226 130 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej kwota 8 020 545 zł. Paragraf 4, ustęp 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 3 435 577 zł. Ustęp 2. Deficyt, o którym mowa w ustępie 1, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu. Paragraf 5. Ustęp 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 770 782 zł. Oraz łączną kwotę rozwoju budżetu w wysokości 1 334 500 zł, jak załączniki nr 3 i 4 do uchwały. Ustęp 2. Ustala się limit zobowiązań pod punkt A z tytułu planowanego zaciągnięcia nowych w 2016 roku na łączną kwotę 4 700 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu kwota 3 435 577 zł. I na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach do kwoty 1 264 423 zł. Ustęp 3. Upoważnia się burmistrza miasta gminy Szczucin do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w kwotach określonych limitami w ustępie 1, z których obciążenia nie mogą przekroczyć wielkości długu kosztów obsługi ustalonych wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 6, ustęp 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 67 669 zł 90 groszy. Ustęp 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 182 430 zł 10 groszy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 7. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się ustęp 1. Dochody z tytułu opłat na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowi załącznik nr 5. Ustęp 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych, jak w załączniku nr 6. Ustęp 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, załącznik nr 7. Dochody i skarg i opłat pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 tysięcy stanowią załącznik nr 8. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w kwocie 729 607, prezentuje załącznik nr 9. Paragraf 8. Z
wydatków budżetu gminy przeznaczyć jest kwotą 450 463 zł na fundusz sołecki. Wykaz środków przeznaczonych dla sołecki stanowi załącznik nr 10 do uchwały. Paragraf 9. Wydatki obejmują planowane kwoty dotacji z budżetu udzielonych w 2016 roku w kwocie 2 843 139 zł, jak w załączniku nr 11 do uchwały. Paragraf 10. Ustęp 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, jak w załączniku nr 12 do uchwały. Ustęp 2. Upoważnia się dyrektora Zakładu Budżetowego ustępu 1 do dokonywania przeniesień planowanych wydatków wyłączonych zmian powodujących zmniejszenia wkładu do budżetu i zwiększenia dotacji z budżetu. Paragraf 11. Upoważnia się burmistrza miasta gminy Szczecin do a. dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków innych niż określonych w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem wydatków ujętych w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczecin. Ustęp b. Przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków obrębu. Punkt a. Grupy wynagrodzeń i składki robić naliczane w granicach rozdziału wydatków. Grup wydatków związanych z realizacją zarządzania kwotów jednostek w granicach działu rozdziału. Punkt c. Grupy wydatków związanych z wydatkami na świadczenie na rzecz osób fizycznych w granicach rozdziału. Paragraf 12. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się burmistrza miasta i gminy Szczecin do punkt a. zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego budżetu do kwoty 5 milionów złotych. Punkt b. Spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Punkt c. Lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący usługę budżetu. Paragraf 13. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szczecin. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz podlega publikacji dziennik urzędowy Polityki Monetarnej. Jeśli chodzi o uzasadnienie, jest ono bardzo szerokie i zostało Państwu przedstawione na komisjach. Każdy miał możliwość zapoznać się z tym uzasadnieniem. Jeżeli są może pytania, to tutaj potem nie odpowiem, ale myślę, że nie ma sensu czytać tego jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani skarbnik? Przechodzimy do podpunktu B. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2016 rok. Uchwała była tematem posiedzenia komisji stałych. Myślę, że nie ma sensu jej całej czytać. Chciałam tylko przekazać, że samorządowe skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu z dnia 8 grudnia zaopiniował pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2016 rok. Podpunkt C. Zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2016 rok. I również analogicznie skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 8 grudnia 2015 roku postanowił pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Szczecin na 2016 rok. Podpunkt D. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczecin. Uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2015 roku postanowiła pozytywnie zaopiniować przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczecin. Podpunkt E.
przedstawienie stanowiska burmistrza miasta i gminy Szczucin wraz z ewentualnymi autopoprawkami. Bardzo proszę pana burmistrza. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, ten budżet, który został przedłożony, który już zyskał pozytywną opinię komisji, właściwie całego składu rady, jest budżetem, który, jak wspominałem wcześniej, po raz pierwszy został opracowany w całości przez nas wspólnie z kierownikami referatów, głównie z panią skarbnik. Sporządziliśmy podwaliny do tych założeń. Ten budżet, proszę państwa, zakłada przede wszystkim, gdyby go bardzo ogólnie ocenić, rozwój. Zakłada możliwość inwestycji w takich obszarach, na które długo czekamy. Przedstawia on pewne inwestycje, które są kluczowe dla naszej miejscowości. Proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że ten budżet jest pewną szansą. Oto zakłada rozwiązania, które mogą być dla nas, dla naszej przyszłości, naszej gminy bardzo istotne. Dlatego też z wielką odpowiedzialnością i radością przedkładam tą propozycję, która spoczęła na rękach pani przewodniczącej zgodnie z prawem do 15 listopada, a do państwa wiadomości w późniejszym czasie. I rekomenduję jego przyjęcie. Bardzo proszę Wysoką Radę o to, abyście państwo zrozumieli te wszystkie założenia i tą argumentację, którą miałem okazję wcześniej przedstawiać i o poparcie tego dzisiaj państwa proszę, bo ufam głęboko w to, że gdy uda nam się zrealizować te założenia, będziemy, proszę państwa, już w innym miejscu. Będziemy z całą pewnością w takiej sytuacji, że możemy sobie powiedzieć, daliśmy sobie szansę, skorzystaliśmy z szansy, którą dały nam czasy i realizując tą bardzo odpowiedzialną funkcję społeczną, pewno nie będziemy mieć do siebie żadnego żalu. Bardzo państwa proszę o przyjęcie tego. Nie przedkładam żadnej zmiany do tego projektu, który został wcześniej przedłożony. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi. W związku z tym, że pan burmistrz nie wnosi żadnych poprawek, dyskusji nie będzie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie swojego stanowiska. W dniu 3 grudnia 2015 roku Komisja Rady Miejskiej w Szczucinie omawiała projekt budżetu na 2016 rok. Komisja Rady Miejskiej w Szczucinie, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisja Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisja Rewizyjna na połączonym posiedzeniu zaopiniowały pozytywnie jednogłośnie projekt budżetu na rok 2016. W dniu 21 grudnia 2015 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zapoznała się z uchwałami regionalnych w Krakowie. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej po zapoznaniu się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza miasta i gminy Szczucin projekt budżetu gminy Szczucin na 2016 rok i wnosi o jego uchwalenie. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos z państwa radnych? Nie widzę. Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczucin na 2016 rok. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przepraszam, czy pani radna jest właśnie, dziękuję bardzo. W takim razie jednogłośnie uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt. Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli. Bardzo proszę. Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję za to odpowiedzialne stanowisko i za to, że jednogłośnie uchwała budżetowa została przyjęta. Z radością przystępujemy do realizacji tych założeń, bo tak jak powiedziałem, myślę, że będą one satysfakcjonujące dla wszystkich naszych mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję. Podpunkt H. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczucin na lata 2016-2026. Bardzo proszę panią skarbnik o zabranie głosu. Projekt w zasadzie zostaje w tej samej postaci, którą przedstawiliśmy państwu na komisjach połączonych. Z tą jedną uwagą, ponieważ dziś wpłynął do mnie projekt umowy, którą będziemy podpisywać w dniu jutrzejszym. Chodzi o zmianę systemu oświetlenia na hali sportowej. I projekt jest umową wieloletnią i wymaga wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym, że projekt dotarł do mnie dziś rano i nie zdążyłam już przedrukować państwu załącznika w sprawie przedsięwzięć na lata 2016-2026, proszę tylko o wprowadzenie tej pozycji do tego projektu. Kwota łączna umowy na lata 2015-2018 zamyka się kwotą 124 094,70 zł. Rozpisana jest na lata 2016, 17 i 18. W 2016 roku łączna kwota zobowiązań z tego tytułu to kwota 49 637,88 zł. Podobnie w 2017 roku limit na 2018 zamknie się kwotą 24 818,94 zł. Jeśli państwo wyrazicie zgodę i wolę, to będzie wprowadzone przez autopoprawkę, panie ministrze. Czy macie państwo jakieś pytania? Bardzo proszę. Ta zmiana oświetlenia będzie z tymi założeniami, które nam się tutaj pan proponował? Według tych założeń, jakie tam były? Panie radny, szczerze zapomniałem o tym sprawozdaniu, bo chciałem państwa o tym poinformować. Tak, to jest ta firma, która tutaj była i te wątpliwości ja sami miałem, które wyartykułowałem w obecności państwa. Zostały rozwiane poprzez łączenie dokumentów, które potwierdzają ten stan rzeczy, który był wątpliwy. A co było wątpliwe? Proszę państwa, wątpliwe było po pierwsze gwarancja. Uzyskaliśmy 7 lat gwarancji pisemnej. W tej umowie jest to zaznaczone. Jest to już faktem. Natomiast druga rzecz, niezwykle ważna, która właściwie decyduje o tym, czy będą oszczędności z tego tytułu, czy ich nie będzie, to fakt, że transformatory, które zasilają owe lampy, nie generują, nie rejestrują mocy biernej, która jest 7 razy droższa od mocy czynnej i gwarantują to, że mamy autentyczną oszczędność i zejdziemy tam zgodnie z umową do 20% obecnego zużycia. Podkreślam, tam to jest pierwszy etap, który właściwie ta firma już jest, tam montują te lampy. Ta firma będzie, myślę, że zdecydujemy się na to absolutnie modernizować oświetlenie również na Orliku i na innych salach, bo proszę państwa, oszczędności są no, zdecydowane, to nie ma w ogóle porównania, jeżeli jesteśmy w stanie zejść do 1/5 opłaty za energię. Oczywiście mówimy to po okresie dzierżawy, bo to jest umowa, która pokazuje, że rozliczamy koszty, płacąc tę samą wartość rachunku, a ta różnica pomiędzy wartością bieżącą, a tą różnicą, która była, jest kwotą, która odprowadzana jest jako dzierżawa. Proszę bardzo. Ja nie miałem okazji o tym porozmawiać, bo to pierwszy raz teraz to słyszymy. Ja w czasie tej prezentacji zwróciłem uwagę na jeden fakt. Ten pan, pokazując to rozliczenie, pokazując prognozy finansowania, amortyzacji tej inwestycji, tam pokazał taką dane, takie dane, że oświetlenie na hali sportowej pracuje przez 12 godzin. Zwróciliśmy uwagę. Zapewniam, że w momencie, gdy bierzemy uwagę średnią, a średnia oczywiście to jest okres, który przypada na czas jesieni, zimy, wiosny. Powiedzmy, że w okresie lata zdecydowanie jest to mniej. Zostało tu uwzględnione absolutnie i ten czas naświetlania
jak się okazuje. Bierzemy pod uwagę również w ciągu pochmurnego dnia, również zadolamy światło na sali. Więc wtedy, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że wynajmujemy do późna, no to jest więcej jak 12 godzin zdecydowanie w tych dniach, w których się świeci. Natomiast oczywiście są takie dni, które no nie zakładają tego. To samo jeśli chodzi o Orlik. Pan kierownik to podsumowywał, biorąc pod uwagę na te godziny, w których faktycznie jest udostępniany. Proszę Państwa, no wiadomo, że można byłoby zawsze brać pod uwagę jakieś no, bardzo niskie parametry. Może się okazać tak, że wydłuży nam się to miesiąc, dwa, w takim realnym poglądzie, bo w żaden sposób nie jestem w stanie zagwarantować, ile tych dni naświetlonych będzie odpowiednio, ile będzie pochmurnych, bo może się okazać tak jak poprzednia zima, gdzie mieliśmy zgodnie z informacjami publicznymi, które zostały przekazane, 7 dni słonecznych. No to fatalna zima i okazuje się, że wtedy z całą pewnością ta liczba godzin jest zdecydowanie większa. No pewnie no, trudno o złapanie tej średniej, no bo to ona będzie bardzo indywidualna. Chodzi mi tylko o to, że 12 było jednak zawyżone, żeby te prognozy spłaty wyglądały bardziej optymistycznie, no to warto założyć wyższe na tej firmie. Chciałem się tylko upewnić, że Państwo zwrócili na to uwagę. Zdecydowanie tak. Wszystkie te wątpliwe aspekty były dyskutowane wielokrotnie. No, mieliśmy okazję tutaj wspólnie w szerszym gronie zastanawiać się nad tym, łącznie nad przede wszystkim nad istotą prawną tej umowy. Została ona tutaj zweryfikowana przez naszego pana prawnika i właśnie te niuanse były przedmiotem dyskusji. No, jeszcze, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, oczywiście cały czas trwa dyskusja z firmą odnośnie możliwości doświetlenia naszych ulic, szczególnie jeśli chodzi o te brakujące punkty. I być może, proszę Państwa, już tej decyzji dotyczącej zamiany tych żarówek sodowych. Jesteśmy umówieni na styczeń, dokładnie nie przedstawiliśmy jeszcze terminu, bo musimy dogadać się z panem dyrektorem Koziołem i przeprowadzić negocjacje z zakładem energetycznym, bo my nie możemy, proszę Państwa, dokonywać jakiejkolwiek inwestycji na majątku cudzym, a przecież SUFy, lampy są własnością energetyki. My płacimy energetyce co miesiąc odpowiednie środki za dzierżawę i konserwację tych urządzeń. Zatem musimy z nimi ustalić sposób, w jaki możemy dokonać tego remontu czy też zmiany źródeł. O to chodzi, żeby zdecydowanie nie płacić za energię. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem, nad uchwałą z autopoprawką pana burmistrza. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczucin na lata 2016-2026. Bardzo proszę o opinię pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wydała opinię pozytywną. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Szczucin na 2016 rok. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Bardzo proszę panią skarbnik o omówienie projektu uchwały. Mieliśmy wcześniej okazję dokonać przeszacowania budżetu w związku z tym przed Państwem projekt, który w zasadzie prezentuje budżet w takiej postaci, jakim on zostanie wykonany. Propozycja zdjęcia z budżetu kwot kredytów i pożyczek w wysokości 3 407 511 zł związane jest z dwiema rzeczami. Pierwsza jest to wycofanie z tegorocznego budżetu zadania zapisanego pod nazwą modernizacja szkoły podstawowej gimnazjum Szczucin. Z tego względu, że zadanie to dalej znajduje się na liście rezerwowej złożonego wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I w związku z tym, ponieważ nie pozyskaliśmy dofinansowania, zadanie to nie jest realizowane w tym roku. W związku z tym wycofujemy się również z planów zadłużenia gminy na ten cel. Po stronie dochodów również ściągamy zaplanowaną na ten cel dotację z Narodowego Funduszu w kwocie 882 258 zł. Przeanalizowaliśmy budżet po stronie tak dochodowej, jak i wydatkowej i budżet przedstawiony Państwu prawdopodobnie uda nam się w tym roku wyjątkowo jak nigdy zamknąć nadwyżką budżetową w kwocie 487 200 zł. Kwota przychodów zamknie się kwotą 3 288 407 zł. Zaciągnęliśmy tylko kredyt w wysokości 1 860 000 i 239 000 w Wojewódzkim Funduszu w Krakowie. Zadłużenie zmalało nam i w związku z tym, że też udało się uzyskać, umorzenie i zamknie się kwotą dług na koniec, na 31 grudnia 2015 roku, to będzie kwota około 6 100 000 zł, więc jest najniższy w historii. Ograniczyliśmy zadłużenie z tego względu, że projekty, które były w budżecie, nie dofinansowywały zadań związanych z Unią Europejską. W związku z tym, że rok ten jest rokiem martwym i w zasadzie w tym roku rozliczamy się z Unią, a nie zdobywamy środki tego rozdania, postanowiliśmy nie zadłużać budżetu, żeby nie blokować się na pozyskanie przyszłych środków. W związku z tym, że kredyt zaciągnięty na zadania nie jest finansowany, bije nam wskaźniki i po prostu nie pozwoliłby skorzystać z dofinansowania przyszłych lat, żeby można było swobodnie korzystać z tych funduszy. W związku z tym, proszę Państwa, to projekt, który może przeczytam i odpowiem na ewentualne pytania. Uchwała Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok na podstawie ustawy o finansach publicznych i o samorządzie gminnym. Rada Miejska w Szczucinie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w budżecie gminy Szczucinie 2015 rok jak w załączniku nr 1, 2 i 3 do uchwały. Podpunkt pierwszy. Dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 rok przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów pożyczek i w związku z tym zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 3 407 511 zł. Podpunkt 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2015 rok kwot dochodów i wydatków z tytułu podpunkt A. Niezrealizowanej sprzedaży mienia gminnego w kwocie 287 900 zł.
niepozyskania dotacji z Narodowego Funduszu na finansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja szkoły podstawowej i gimnazjum w Szczucinie. Zadanie znajduje się nadal na liście rezerwowej projektów starających się o dofinansowanie. Jest to kwota 882 258 zł. I punkt C. Przy szacowaniu wpływów z podatków i opłat kwota 82 018 zł. Paragraf drugi. Dokonuje się przeniesień dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w załączniku nr 1 i 2 do budżetu. Paragraf trzeci. W związku ze zmianami wprowadzonymi w paragrafie pierwszym budżet gminy Szczucin zamyka się nadwyżką w kwocie 487 205 zł, którą przeznacza się na pokrycie zobowiązań zaplanowanych w rozkładach. Paragraf czwarty. Ustęp pierwszy. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie w wysokości 3 288 407 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3 775 612 zł. Podpunkt drugi. Ustala się nowy limit zobowiązań. Podpunkt A z tytułu planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku nowych kredytów i pożyczek kwota 2 95 455 zł, z czego na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu gminy do kwoty 2 95 455 zł. Paragraf 5. W związku ze zmianami wprowadzonymi w paragrafie 1 i 2 załącznik nr 3 przychody i rozchody budżetu gminy otrzymuje brzmienie załącznika nr 3. Załącznik 2a uchwały budżetowej na 2015 rok pod nazwą wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie załącznika nr 4. Załącznik nr 10 wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 5. Załącznik nr 7 plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień i umów otrzymuje brzmienie załącznika nr 6. Załącznik nr 8 plan dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska otrzymuje brzmienie załącznika nr 7. Paragraf 6. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszymi zmianami po stronie dochodów zamknie się kwotą 52 749 644 zł 20 groszy. Po stronie wydatków 52 262 439 zł i 20 groszy. Paragraf 7. U wykonania uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Szczucin. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Załącznik nr 1 prezentuje zmiany w dochodach budżetu gminy. Doprowadza niektóre pozycje do stanu realności, niektóre pozycje zdejmuje, jak już mowa była m.in. o dotacji na termomodernizację szkoły. Paragraf, załącznik nr 2, załącznik o wydatkach, zmniejsza znacząco wydatki budżetu gminy w części finansowanej, dużej części finansowanej kredytami, pożyczkami w związku z tym, że rezygnujemy z ich pozyskania i doprowadza do porządku budżet tak, żeby można było porównać z wykonaniem budżetu 2015 roku. Załącznik nr 3, bardzo czytelny, prezentuje stan naszego budżetu. Pokazuje, że budżet planujemy zamknąć nadwyżką, którą przeznaczymy na spłatę zobowiązań. Ta nadwyżka to też trzeba mieć świadomość, że to jest, nie jest pieniądze, nie jest żywą gotówką. W kwocie 762 tysiące po stronie przychodów jest zapisane między innymi kwoty podatku VAT, o które walczymy w sądzie. Niestety w dalszym ciągu nie ma terminu ostatecznej rozprawy. Rozchody budżetu to też jest pozycja już właściwie wykonana. Mam nadzieję, że się wykona dzisiaj. Kwota 3 775 612 zł. Załącznik nr 2. Załącznik nr 4, wydatki majątkowe. Właściwie tak będzie wyglądało wykonanie wydatków majątkowych, jak na załączniku nr 4. Właściwie jest pokazane wykonanie. Załącznik nr 5, wydatki ponoszone w ramach Funduszu Sołeckiego. W związku z tym, że w ciągu roku były wszelkiego rodzaju roszady tego funduszu,
proszę o w tym załączniku o dostosowanie zmian wprowadzonych przez sołectwa do faktycznego stanu z tego względu, że jest on generalnie wymieniony i musimy doprowadzić do porządku ten załącznik. Załącznik numer 4. Przyjmowaliśmy środki do budżetu z powiatu na zimowe utrzymanie gmin, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. W związku z tym załącznik prezentujący to zadanie również należy uporządkować. Podobnie jest z załącznikiem w sprawie realizacji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska w 2015 roku. Zostały zwiększone wpływy, planowane było 10 tysięcy, zwiększyliśmy na 13,285. W związku z tym również ten załącznik musimy uporządkować. To tyle. Jeżeli są jakieś pytania co do tego projektu, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy są pytania? Państwo radni, macie pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt numer 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok. Oddaję głos pani skarbnik. To już jest króciutki projekt uchwały, który porządkuje zadanie, które realizujemy wspólnie z 60 gminami. Jest to zadanie pod nazwą demontaż bezpieczny składowania odpadów azbestowych na terenie gminy Szczucin w województwie małopolskim. Obniżamy wydatki o kwotę 3 326 171 i przenosimy na kolejny rok budżetowy w celu ich realizacji. W punkcie drugim ustępu pierwszego wprowadzamy środki finansowe w kwocie 7400 zł. Jest to darowizna firmy Jędla Zespołu Szkolno-Wyszkolnego Skrzynce z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Kwota 7400 zł. W związku z tymi zmianami budżet po stronie dochodów ostatecznie zamknie się kwotą 49 430 873 zł 20 groszy, a po stronie wydatków kwotą 48 943 668 zł i 20 groszy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Szczucin. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia tego ogłoszenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Opinia komisji pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Bałta na Ukrainie. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na terenie użytku ekologicznego Wola Szczucińska. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały?
Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w skrzynce dotyczy działki nr 273. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w skrzynce dotyczy działki nr 242/1. Opinia komisji jest pozytywna. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w skrzynce dotyczy działki nr 232. Opinia komisji jest pozytywna. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Laskówce Delastowskiej. Dotyczy działki nr 260. Opinia komisji jest pozytywna. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupcu dotyczy działki nr 1563. Opinia komisji jest pozytywna. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym w części działki nr 928 położonej w Szczucinie przy ulicy Rynek. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Szczucin. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 23. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Bardzo proszę, pan radny. Pani przewodnicząca, jeszcze wniosek, ażeby może poszerzyć ten punkt o zapoznanie ze sprawozdaniami Komisji Rewizyjnej z kontroli zamówień publicznych w roku 2014 i z kontroli Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Słupcu. Rozumiem, że składa pan formalny wniosek, tak, o zmianę porządku obrad. Tak, tak, o zapoznanie z tymi dwoma sprawozdaniami. W takim razie proponuję, aby w punkcie 23a wprowadzić sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli zamówień publicznych w 2014 roku. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I w punkcie 23b wprowadzenie
sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie 23b? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. W takim razie przystępujemy do realizacji punktu 23. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Oddaję głos panu przewodniczącemu. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szczucinie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 6/66/15 z dnia 21 maja 2015 roku. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w składzie Mariusz Kralącz, kierownik zespołu kontrolnego, Karol Piekielniak, członek zespołu, Zbigniew Margosiak, członek zespołu, Waldemar Groszkowicz, członek zespołu, Alina Krawąż, członek zespołu. Przedmiotowy zakres kontroli. 1. Gospodarka finansowo-kredytowa zakładu. Punkt 2. Polityka kadrowa pozostająca w gestii burmistrza miasta i gminy Szczucin. W wyniku czynności kontrolnych ustalono. Organem założycielskim i nadzorującym Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczucinie jest gmina Szczucin. W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora ZOS pełniła pani Dorota Okulska-Wężowicz, powołana na stanowisko dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie z dniem 1 grudnia 2010 roku. Powołanie dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie nastąpiło bez konkursu. Punkt 1. Gospodarka finansowo-budżetowa zakładu. Podpunkt 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zawierało wszystkie elementy wymagane przepisami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone i terminowo złożone w Urzędzie Skarbowym oraz terminowo zatwierdzone przez organ tworzący. Podpunkt 2. Dokumentacja księgowa. Udostępniono zestawienie obrotów i sal kont syntetycznych oraz obroty na wybranych kontach analitycznych. Operacje księgowe księgowane są w programie ERP Optima firmy Komar. Dokumenty księgowe spełniały warunki określone w ustawie o rachunkowości i były księgowane zgodnie z przyjętym ZOS planem kont i polityką rachunkowości. Podpunkt 3. Terminowość regulowania zobowiązań i należności. Udostępniono wydane dokumenty księgowe, na podstawie których dokonano zapisów. Sprawdzono w szczególności konta. Rozrachunki z odbiorcami, rozrachunki z dostawcami. Wynagrodzenia, zaliczki na podatek oraz składki były regulowane terminowo. Sprawozdania dokonano na podstawie losowo wybranej próby dowodów księgowych. ZOS posiada należności od ministerstw, od MNFZ. Gospodarka kasowa. Sprawdzono na podstawie raportów kasowych oraz wybranych dokumentów księgowych. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi obrót gotówkowy. Kasa. Sprawozdania dokonano na podstawie wybranych raportów kasowych. Raporty sporządzone są za okresy miesięczne. Wpływy do kasy dotyczyły głównie wpłat pacjentów za odpłatne świadczenia usług medycznych, wydatki, zapłata za drobne wydatki na materiały eksploatacyjne, opłaty pocztowe, pozostałe kwoty wypłacane były do banku. ZOS ewidencjonuje wpłaty za pomocą kasy fiskalnej. Podpunkt 5. Gospodarowanie majątkiem. Udostępniono umowy najmu pomieszczeń w budynku. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej wynajmuje pomieszczenia podmiotom zewnętrznym, z którymi spisane są umowy na okres do 3 lat. Wynajmowana jest powierzchnia na świadczenie usług lekarskich, prowadzenie apteki oraz wynajem mieszkań osobom prywatnym. Płatności za najem lokali były naliczane prawidłowo. Podpunkt 6. Umowy na świadczenie usług. Udostępniono protokoły z wyboru ofert i oferty. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zawarł umowę na świadczenie usług w zakresie RTG w drodze zapytania ofertowego. Zapytanie obejmowało szacunkową wartość badań RTG według zestawienia za lata 2012-2013. W drodze zapytania ofertowego złożono 4 oferty, wybrano najtańszą.
Umowa z wykonawcą zawarta na okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku. Zapytanie przeprowadzono w sposób prawidłowy. Wykonawca został wyłoniony prawidłowo. W 2014 roku ogłoszono zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie diagnostyki medycznej. Złożono 3 oferty. Wybrany został wykonawca oferujący najniższą cenę. Wybrany wykonawca świadczy usługi płatne z NFZ oraz komercyjne. Przetarg przeprowadzony prawidłowo. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej korzysta z usług transportu medycznego. Umowa zawarta w 2008 roku na czas nieokreślony. Aneks do umowy zawarty od 1 stycznia 2010 roku. Rozliczenia odbywają się na podstawie faktur i zestawienia wykonanych usług. Po punkt 7. Ryczałty samochodowe. Sprawdzono na podstawie przedstawionych umów z pielęgniarkami i lekarzami na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Prowadzone były indywidualne ewidencje przebiegu pojazdów dla lekarzy i pielęgniarek i słupców i brzezówce, natomiast pielęgniarki ze Szczecina rozliczane według ryczałtu. Podpunkt 8. Wyniki finansowe osiągane przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej od 2011 roku. W roku 2011 zysk netto wynosił 25 833,21 zł. Rada Miejska przeznaczyła zysk na fundusz zapasowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. W roku 2012 zysk netto wynosił 47 236,04 zł. Rada Miejska przeznaczyła zysk na fundusz zapasowy Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. W roku 2013 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zanotował stratę w wysokości 155 927,92 zł. Rada Miejska podjęła uchwałę, której zobowiązała Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej do pokrycia straty z funduszy własnych zakładów. W roku 2014 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej zanotował stratę w wysokości 161 250 zł. 50 groszy. Rada Miejska podjęła uchwałę, której zobowiązała Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej do pokrycia straty z funduszy własnych zakładów. Podpunkt 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przedstawiono regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy, którym określono zasady tworzenia i administrowania funduszem. Ustalono osoby uprawnione do korzystania z funduszu oraz zasady przyznawania środków i zasady i warunki korzystania. Punkt 2. Polityka kadrowa pozostająca w gestii burmistrza miasta i gminy Szczecin. Punkt 1. Umowa o pracę. Punkt A. Pani Dorota Okulska-Wężowicz została zatrudniona na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie przez burmistrza miasta i gminy w Szczecinie Jana Sikiora w dniu 1 grudnia 2010 roku. Umowa o pracę przewidywała pełnienie funkcji dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie w wymiarze czasu pracy 2/8 etatu, minimum 2 godziny dziennie, z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 5000 zł miesięcznie. W dniu 2 stycznia 2013 roku burmistrz Jan Sikior zawarł z panią Dorotą Okulską-Wężowicz porozumienie, w którym ustalono wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6000 zł miesięcznie. Podpunkt B. Obok zatrudnienia na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, wyżej wymieniona umowa o pracę przewidywała wykonanie pracy na stanowisku lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wymiarze czasu pracy całego etatu z wynagrodzeniem w wysokości 6000 zł miesięcznie. W dniu 2 stycznia 2013 roku burmistrz Jan Sikior zawarł z panią Dorotą Okulską-Wężowicz porozumienie, w którym ustalono wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 6500 zł miesięcznie. Słownie wpisano 6000 zł. W porozumieniu zmieniającym kwota liczbowa i słowna jest różna. Podpunkt 2. Premie uznaniowe przyznawane pani Dorocie Okulskiej-Wężowicz przez burmistrza. Maj 2011 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców naszej gminy kwota 1250 zł przyznana dyrektor ZOS w Szczecinie. 30 czerwiec 2011 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1500 zł dyrektor lekarz
ZOS w Szczuciu. W październiku 2011 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1400 zł przyznana dyrektor ZOS w Szczucinie. Grudzień 2011 roku na podstawie regulaminu kreowania Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej kwota 6000 zł przyznana dyrektor lekarz w ZOS w Szczucin. Marzec 2012 roku na podstawie regulaminu kreowania kwota 2600 zł przyznana lekarzowi ZOS w Szczucinie. Czerwiec 2012 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 900 zł przyznana lekarzowi ZOS w Szczucinie. W październiku 2012 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 300 zł przyznana lekarzowi ZOS w Szczucinie. Listopad 2012 roku na podstawie regulaminu wynagradzania kwota 150 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Czerwiec 2013 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 2900 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Listopad 2013 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1450 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Luty 2014 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 616 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Maj 2014 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1230 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Lipiec 2014 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1750 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Sierpień 2014 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1048 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Listopad 2014 roku w związku z wykonywaniem ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych kwota 1024 zł przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. Na podstawie regulaminu premiowania obowiązującego w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 6 grudnia 2011 roku wysokość premii nie mogła przekraczać 50% uposażenia zasadniczego. Wysokość premii przyznanej w tym dniu jest nieprawidłowa. Nagrody przyznane pani Dorocie Okulskiej-Wężowicz przez burmistrza. 4 lutego 2013 roku w związku z wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków na podstawie regulaminu wynagradzania prowadzonego zarządzeniem dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej kwota 6500 zł i osoba nagradzana lekarz Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. 28 czerwca 2013 roku w związku z wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków kwota 6000 zł przyznana jako dyrektorowi Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 31 marzec 2014 roku w związku z wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków na podstawie regulaminu wynagradzania prowadzonego zarządzaniem dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej kwota 3250 zł i ta nagroda jest przyznana jako lekarzowi ZOS w Szczucinie. 1 października 2014 roku w związku z wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków kwota 4500 zł nagroda na stanowisku lekarza POZ. W dniu 28 czerwca 2013 roku zastępca dyrektora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, pan Jacek Kuta, zwrócił się do Jana Sipiora, przewodniczącego Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie, pani Doroty Okulskiej-Wężowicz. Jak wynika z uzyskanych informacji, Rada Społeczna GZOS nie składała wniosku do burmistrza Jana Sipiora o wypłatę nagrody rocznej. W tym samym dniu burmistrz Jan Sipior przyznał pani Dorocie Okulskiej-Wężowicz nagrodę w wysokości 6000 zł bez wymaganego wniosku Rady Społecznej. Dyrektorowi przysługuje tylko wynagrodzenie miesięczne i może mu zostać przyznana przez burmistrza nagroda roczna na wniosek Rady Społecznej. W tym przypadku Rada Społeczna GZOS została pominięta. Wniosek Rady Społecznej warunkuje możliwość przyznania dyrektorowi nagrody rocznej. Bez takiego wniosku organ założycielski przyznać nagrody nie może. Podpunkt 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowej. Podpunkt A. Studia podyplomowe. Pani dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczucinie
lekarz Dorota Okulska-Wężowicz w 2011 roku podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych na kierunku zarządzania w służbie zdrowia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Zgodę wydał burmistrz Jan Siewiory. Pani dyrektor zwróciła się w dniu 12 września 2011 roku do burmistrza Jana Siewiora z prośbą o sfinansowanie czesnego w kwocie 950 zł. Burmistrz wyraził zgodę na zapłacenie czesnego ze środków zakładu. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę taką zawiera się na piśmie. Jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, to nie musi zawierać z nim umowy szkoleniowej. W przypadku wydatkowania publicznych środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników wydaje się być wskazane zawieranie w formie pisemnej umowy określającej prawa i obowiązki stron. Podpunkt B. Specjalizacja z dziedziny medycyny pracy. 19 lutego 2014 roku burmistrz Jan Siewior wyraził zgodę pani dyrektor lekarz Dorocie Okulskiej-Wężowicz na odbywanie specjalizacji w dziedzinie medycyna pracy w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalistycznego. Dokument wpłynął do działu kadr Urzędu Miasta i Gminy w Szczecinie w dniu 17 grudnia 2014 roku. Nie zawarto umowy, która by określała wzajemne prawa i obowiązki stron. Na podstawie przepisów kodeksu pracy pani dyrektor jako pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą przysługiwało zwolnienie z całości lub części dnia pracy oraz urlop szkoleniowy. Do działu kadr Urzędu Miasta i Gminy w Szczecinie nie wpłynął harmonogram określający terminy podnoszenia kwalifikacji. W przypadku wydatkowania publicznych środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji pracowników wydaje się być wskazane zawieranie w formie pisemnej umowy określającej prawa i obowiązki stron. W umowie można uregulować następujące kwestie. Dokładny rodzaj szkolenia lub kierunek, w jakim pracownik będzie podnosił kwalifikację, zwolnienia pracownika od pracy i wymiar, okres przed zajęciami i po zakończeniu niezbędny do dojechania przez pracownika na zajęcia i powrót z nich do pracy. Wymiar płatnego urlopu szkoleniowego przeznaczonego pracownikowi na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych oraz ewentualnie wymiar dodatkowego urlopu w przypadku konieczności powtarzania przez pracownika egzaminu końcowego. Rodzaj ewentualnej dodatkowej pomocy finansowej dla pracownika, np. refundacja 50% kosztów opłaty za studia. Wysokość i zasady zwrotu dodatkowej pomocy finansowej w przypadku rezygnacji pracownika z dokształcania przed jego ukończeniem, zwolnienia pracownika i tym podobne. Okres po zakończeniu dokształcenia, przez który pracownik zobowiązuje się do przepracowania na rzecz pracodawcy i ewentualne skutki wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika. Wnioski. Obecny burmistrz miasta gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz rozwiązał umowę o pracę z panią Dorotą Okulską-Wężowicz na skutek złożonego przez nią wypowiedzenia. Organ założycielski nadzorujący Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie winien w przyszłości w ramach nadzoru podejmować czynności sprawdzające, mające na celu zapewnienie przestrzegania przepisów i niedopuszczenie do osiągnięcia ujemnych wyników finansowych. Protokół sporządzono w trzech brzmiących egzemplarzach, poinformowano o możliwości składania zastrzeżeń w terminie 7 dni. Podpisali członkowie Komisji Kontrolującej oraz dyrektor Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 23a. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli zamówień publicznych w 2014 roku. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczecinie z kontroli udzielonych przez Gminę zamówień publicznych w 2014 roku. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 września 2015 roku na podstawie protokołu z kontroli udzielonych przez Gminę zamówień publicznych w 2014 roku. Komisja Rewizyjna, realizując postanowienia paragrafu 26 regulaminu Komisji, przedstawia sprawozdanie pokontrolne. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szczecinie w składzie Karol Piekielniak, kierownik zespołu kontrolnego,
Zbigniew Magosiak, członek zespołu, Mariusz Hrabąż, członek zespołu. Na podstawie upoważnienia przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 27 lipca 2015 roku do przeprowadzenia kontroli. Przedmiotowy zakres kontroli i okres objęty kontrolą. Kontrola udzielona przez gminę zamówień publicznych w 2014 roku. W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości. We wnioskach pokontrolnych zawarto propozycje. Propozycja pierwsza. Proponuje się, aby zapytania ofertowe zamieszczane były na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, co umożliwi w przyszłości pozyskanie większej ilości ofert. A także druga propozycja. Proponuje się wprowadzenie dodatkowego rejestru zamówień o wartości powyżej 1000 euro. Proponowany rejestr umożliwi lepszą kontrolę wydawców. Sprawozdanie pokontrolne zgodnie z paragrafem 26 regulaminu Komisji Rewizyjnej przedkłada się Radzie Miejskiej. Podpisany przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Punkt 23b. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczucinie z kontroli zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu. Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 listopada 2015 roku na podstawie protokołu z kontroli zespołu szkolno-przedszkolnego w Słupcu. Komisja Rewizyjna, realizując postanowienie paragrafu 26 regulaminu Komisji, przedstawia sprawozdanie pokontrolne. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szczecinie w składzie Karol Kiekieniak, kierownik zespołu kontrolnego, Mariusz Kramusz, członek zespołu, Waldemar Duszkowicz, członek zespołu, Grzegorz Pyl, członek zespołu. Na podstawie upoważnienia przewodniczącej Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 2015 roku do przeprowadzenia kontroli. Przedmiotowy zakres kontroli i okres objęty kontrolą. Kontrola wykonania przychodów i wydatków w 2014 roku. W toku czynności kontrolnych zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości. Sprawozdanie pokontrolne zgodnie z paragrafem 26 regulaminu Komisji Rewizyjnej przedkłada się Radzie Miejskiej. Podpisany przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytania dotyczące sprawozdań? Nie widzę. Przechodzimy do realizacji punktu 24. Nie mam taką prośbę, żeby punkt 24 wycofać z posiedzenia obrad. W związku z tym, że planowaliśmy tutaj, ta pozycja pojawiła się tylko dlatego, że oczekujemy na pieniądze, które mają przyjść z rozliczenia ze środków MRPO. Dostaliśmy telefon, że pieniądze dzisiaj wyszły, więc mamy nadzieję, że dotrą na czas i uda się spłacić kredyt w dniu jutrzejszym. Także miejmy nadzieję, że wszystko się skończy dobrze. 24 i 25. Nie, 24 jest swoje. Dziękuję. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za wycofaniem podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szczucin na 2015 rok? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zmiany zaakceptowano jednogłośnie. Punkt 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2015-2025. Jeśli mogę prosić. Proszę bardzo. Konsekwencją wprowadzonych wcześniej zmian w projekcie numer 1 i 2 jest konieczność dostosowania wieloletniej prognozy. I przedłożony przez Państwa projekt właśnie koryguje i nanosi zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Przeczytam tylko może jedną pozycję, bo to jest zbiór cyfr. Budżet po zmianach wprowadzonych wcześniejszymi projektami zamknie się po stronie dochodów kwota 49 430 873 zł i 20 groszy. Po stronie wydatków kwotą 48 943 668 zł i 20 groszy. Wynik budżetu to planowana nadwyżka w kwocie 487 205 zł. Przychody budżetu to kwota 3 288 407 zł, z czego wolne środki to kwota 762 352 zł. Kredyty zaciągnięte w 2015 roku to kwota 2 095 455 zł. Inne przychody niezwiązane z długiem to udzielone z budżetu, to zwrócone do budżetu udzielone pożyczki w kwocie 430 600 zł.
Rozchody budżetu to kwota 3 775 612 zł, z czego na pokrycie wcześniej wydatkowanych pieniędzy na programy unijne kwota 1 906 743 zł. Inne rozchody niezwiązane z długiem to przekazane pożyczki udzielone z budżetu w kwocie 400 tysięcy złotych. Kwota długu, jeśli uda się spłacić jutro kredyt, zamknie się kwotą 6 101 797 złotych 88 groszy i umorzenie przyznane w gminie Szczucin w 2015 roku to kwota 1 724 480 zł. Na podkreślenie należy, że kwota długu w kwocie 6 101 to jest najniższa w historii. To wszystko nie jest wprowadzone ze wskaźniki. Oczywiście układają się wszystkie na tak. Mam nadzieję, że poziom ten uda się utrzymać. Dziękuję. Czy są pytania do pani skarbnik? Przystępujemy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPR na lata 2015-2025. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 26. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i terminów płatności składki członkowskiej dla gminy Szczucin Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Prowent. Opinia komisji jest pozytywna. Dziękuję. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała podjęta jednogłośnie. Punkt 27. Zapytania i wolne wnioski. Może ja rozpocznę. Chciałam poinformować państwa radnych, że dzisiaj, 29 grudnia, nie dzisiaj, wczoraj, 29 grudnia wpłynęło pismo z Fundacji Rok Rzeki Wisły, informujące nas, ja już tylko w skrócie tak przeczytam jedno zdanie. Przesyłam pismo w sprawie obchodów roku Rzeki Wisły w 2017 roku na państwa terenie. Jest stworzony ogólnopolski kalendarz działań, który przedstawimy wojewodom i ministerstwom. Opisujemy proponowania działania, zakres współpracy i sposób finansowania. I to pismo jest do dyspozycji dla państwa radnych w biurze rady, także kto z państwa się chce zapoznać, to bardzo proszę. Następna sprawa, o której chciałam poinformować państwa radnych, to jest 11 grudnia wpłynęło do Rady Miejskiej w Szczucinie pismo pana Jasiaka Tadeusza i prawie takie same pismo o takiej samej treści wpłynęło też również 21 grudnia 2015 roku. To treść tych pism jest oczywiście dla państwa dyspozycji w biurze obsługi Rady. Ja chciałam zaznaczyć tylko, że dotyczą tego samego problemu, który był omawiany na jesiennej komisji porządku publicznego. Pan Jasiak wtedy był, przedstawiał nam problem. Z treści tych pism nic nowego tutaj nie wnosi, o nic innego nie prosi, tylko o wyjaśnienie sprawy lub zajęcie się przez Radę Miejską problemem, jak to nazywa, parkingu lub miejsca postojowego dla samochodów na działce 950 w Szczucinie. Ja pozwolę sobie tylko odczytać odpowiedź pisemną do państwa Jasiaku. Oczywiście też jest do państwa dyspozycji w biurze rady. Szczucin, dnia 28 grudnia 2015 roku. Tadeusz Jasiak. Działając w imieniu Rady Miejskiej w Szczucinie, w związku z pismami z dnia 11 i 21 grudnia 2015 roku, wyjaśniam, co następuje. W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż gmina w miarę potrzeb oraz przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykorzystuje na parking działki zarówno własne,
jak i również dzierżawione, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Targowego. Tym samym nie sposób zgodzić się z pańskim stwierdzeniem, zgodnie z którymi działkami, o których mowa powyżej, stoją puste. Dotyczy działek, które są w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Targowego. W tych pismach, które pan Jasiak do nas napisał, twierdzi, że one stoją puste i są nieużywane. Odpowiadam, że są używane. A działka dzierżawiona to jest dzierżawiona od pani Banaś Minor, Agnieszki Banaś Minor. Następna sprawa. Odnośnie urządzenia na działce 950, położonej w Szczucinie przy ulicy Radomyjskiej, to jest działka bezpośrednio przy ulicy Radomyjskiej, której właścicielem na dzień dzisiejszy jest pan Adam Jasiak. Pan Adam Jasiak. Odnośnie urządzenia na działce 950 miejsc postojowych podkreślić należy, iż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza tego typu działalności. Ponadto z informacji uzyskanych od burmistrza miasta i gminy Szczucin wynika, że ani na działce stanowiącej własność gminy, ani na działce, której znajduje się cmentarz, nie jest prowadzona działalność w zakresie udostępnienia miejsc postojowych. Co prawda zaobserwowano przemieszczanie się ludzi pomiędzy działką 950, którą właściciel wykorzystuje jako postój samochodów, a placem targowym z krajem działek, niemniej jednak ani burmistrz, ani rada miejska nie ma instrumentów, aby temu zapobiec. W tym miejscu należy podkreślić, że działka 950 skomunikowana jest z placem targowym drogami publicznymi. W ocenie Rady Miejskiej, jeżeli naruszana jest pańska własność, może pan wystąpić na drogę sądową. To jest odpowiedź na te dwa pisma, do którego państwo macie oczywiście wgląd w biurze rady. I jeszcze jedna sprawa dotycząca tej też tego tematu. Pan Jasiak złożył do wojewody skargę na działalność burmistrza, że nie są podejmowane żadne skargi. Tą skargę zgodnie z, na działalność burmistrza czynności. Tą skargę zgodnie z regulaminem Komisji Rewizyjnej Statutu Miasta i Gminy Szczucin przekazałam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 21 grudnia. Na posiedzeniu tym był obecny pan Jasiak, autor tej skargi, i sam stwierdził, że to nie była skarga na czynności burmistrza, i pisemnie wycofał się z tej skargi. Wobec tego skarga nie będzie procedowana na sesji i nie będzie podejmowana uchwała w sprawie zasadności lub niezasadności. Dziękuję bardzo. Z mojej strony to wszystko. Ja może poproszę głos, tak? Bardzo proszę. Odpowiadając pani przewodniczącą, szanowni radni, pani sekretarz. Odnośnie działek, o których pani mówi, działka dzierżawiona. Działka dzierżawiona pani Banaś Minior nie jest wykorzystywana przez cały rok, jak pani mówi, gdyż mamy zdjęcia, są zdjęcia, które możemy tutaj przesłać. Jest na nich trawa do pasa, cały rok. Zostały te działki dopiero skoszone na wszystkich świętych, przed wszystkimi świętymi. Przez cały rok działka dzierżawiona przez Urząd Gminy 947/2 nie była użytkowana do parkowania. Także tu są zdjęcia wracam do tej sprawy. Także ja się nie zgadzam z tym, że było to użytkowane przez Urząd Gminy. Są działki, na tych działkach jest trawa po pasu i tam nie ma samochodu. Są to działki puste. Jeżeli chodzi Wysoka Rado, pani przewodnicząca, i tutaj wybrani tu pisowie, rozchodzi się również o to, że konserwator zabytków cmentarza, gdzie jest to działka 948, zwraca się pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy, jak i do parafii gminnej,
w którym to jest przedstawiony, jest to zabytek. Ten cmentarz jest zabytkiem, więc wyraźnie pisze konserwator zabytków, iż zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania gminy Szczucin ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu do zarządzania administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiające trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie. Zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnienie rozliczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków. Przepraszam bardzo, muszę się wtrącić. Panie Tadeuszu, tak? My wszystko to już znamy, mówię o radnych. Czy pan ma jakieś nowe fakty w tej sprawie? Bo te wszystkie tematy omawialiśmy na jesiennej komisji, gdzie stanowczo radni powiedzieli każdy podczas dyskusji, że my jako Rada Miejska nie mamy narzędzi do zabronienia panu Jasiakowi Józefowi urządzenia sobie miejsc postojowych na tej działce. Więc pani, bardzo proszę, czy ma pan jakieś nowe fakty w tej sprawie? Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, ale no, proponuję skończyć temat. Ale pani przewodnicząca, bardzo proszę, żeby mi ten jeszcze udostępniono tą rozmowę, ten temat. Dlatego, że fakty. Tylko nie... bardzo proszę nowe rzeczy, bo te rzeczy już znamy. Znamy sprawę korespondencji pana z konserwatorem zabytków, z ochroną środowiska. Znamy też pana kontakty z policją na ten temat. Więc czy pan ma jakieś nowe fakty w tej sprawie? To znaczy, faktem nowym jest właśnie to, co było poruszane na komisji rewizyjnej. Ja na komisji rewizyjnej wycofałem z pisma, jaką by była skarga na pana burmistrza. Ale nie wycofuję pisma, który treści pisma. Ale dobrze, ja panu to tłumaczyłam na komisji rewizyjnej. Tak. Jeżeli pan wycofał skargę, to ta skarga nie będzie procedowana. Ponieważ nie można procedować czegoś, czego nie ma, jeżeli pan wycofał skargę na działalność burmistrza. Ale pismo to jest osobna sprawa. Ja państwu odpowiedziałam na to pismo i lada moment dostaniecie państwo pocztą odpowiedź na to pismo. Ale rozmawiamy... To znaczy, że ma płynąć jeszcze jedno pismo, prawda? Żeby było rozpoczęte. Ale pani co, wpłynęły już dwa i odpowiedź jest cały czas taka sama. Ale nie, z urzędu, z jakiegoś urzędu płynie teraz pismo, płynę skargi, tak? Tak mam rozumieć. Nie, nie ma pan tak rozumieć. Sprawa skargi to jest zupełnie osobna sprawa. Pani mąż wycofał skargę, więc to jest zamknięty temat. Nie procedujemy skargi. A co procedujecie? Może tak. Korespondujemy z państwem. Ale nie z urzędem, bo urząd. My wystosujemy teraz pismo do urzędu, więc urząd tu do urzędu gminy pismo też wyśle. I ono też nie będzie poruszane później na sesji? Zawsze wszystkie pisma są poruszane, proszę panią. Ja nic do szuflady nie chowam. Wszystkie pisma są poruszane, tylko są procedury rozpatrywania tych pism. Jeżeli była skarga, to jest procedura na rozpatrywanie skargi. Pan i mąż wycofał skargę, więc to jest temat zamknięty. Nie ma procedury innej, jak nie procedowanie czegoś, czego nie ma. Może pan burmistrz odnieść się do tego, o czym rozmawiałem wczoraj z panem burmistrzem, odnośnie właśnie jako skarga, słowo skarga. Oczywiście jest to wycofane, bo ja pana burmistrza nie oskarżam i nie myślę, ale jeżeli chodzi o temat, o treść pisma, jest aktualne. Treść pisma, które jest skierowane do urzędu, ja uważam, że powinno pozostać treścią, a nie jako skargą. I bardzo pana burmistrza tutaj jeszcze chcę powiedzieć i chcę powiedzieć tak, że są zdjęcia, jeżeli chodzi o działkę dzierżawioną 947/2. Ona przez cały rok stała z trawą po parku. Nie było tam możliwości parkowania samochodów. Także naprawdę mamy zdjęcia z wiosny, lata, jesieni. Dopiero pod koniec roku
podczas 39 została zbiarka zgłoszona. Także tutaj się nie zgadzam z tym, że właśnie ja piszę nieprawdę. Piszę prawdę, że tutaj akurat skieruję się do pana przewodniczącego, do pana radnego Goszkowicza, który również przechodził przez tą działkę nie tak dawno. Ta działka była pusta, bo miał samochód zaparkowany na działce. Dziękuję bardzo. Pozwólmy wypowiedzieć się panu burmistrzowi. Proszę państwa, nie chciałbym specjalnie przedłużać, natomiast nie wiem czy też, czy uda mi się dojść do sedna sprawy, choć wysłuchując tą sprawę, którą ja z kolei mam szczere wątpliwości. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy sobie w tej sprawie wszystko. W dniu wczorajszym spotkaliśmy się z panem Tadeuszem z samego rana i później, gdzie dokładnie powtórzyłem to, co pani przewodnicząca była uprzejma przedstawić dzisiaj. Obiecałem, że na dzień dzisiejszy będzie wyjaśnienie, będzie stanowisko w tej sprawie. To, co pani przewodnicząca odczytała, to pismo, jest efekt tej pracy. Więc jest stanowisko urzędu w tej sprawie. I pani przewodnicząca, tak jak powiedziała, prześle tą informację. Tu nic innego nie damy rady zrobić. Panie Tadeuszu, jeżeli nie potrafi pan się pogodzić z swoim bratem, jeżeli nie wchodzi to w rachunek, to bardzo mi jest przykro, mimo że z całego serca chciałem pomóc w tej sprawie, pan to doskonale wie, bo pierwsze miesiące tego roku spędzaliśmy na tym, że spotykaliśmy się wspólnie i poprosiłem pana Józefa i pana o to, żebyście zakończyli ten niepotrzebny konflikt, który jak widzę eskaluje i do niczego dobrego nie prowadzi. I myślę, że to byłoby najlepsze rozwiązanie. W przeciwnym zaś razie zostaje państwo sąd i sąd troszczyk. Rada Miejska, jak i Urząd w tej sprawie naprawdę nie ma kompetencji. Dlatego no, ja myślę, że to wszystko, co mogę dodać, no, musiałbym od nowa przeczytać to pismo, a to chyba nie o to chodzi w tym momencie, żebyśmy, przepraszam za określenie, ale bili pianę. Chodzi o to, żeby ten temat raz na zawsze zamknąć. Najlepszym rozwiązaniem, podkreślam, było, żebyście się panowie po prostu dogadali. Jeżeli nie potraficie tego uczynić, to naprawdę forum, jakim jest Rada Miejska, sesja Rady Miejskiej, nie jest najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby no, bez przerwy opowiadać o tym samym problemie, bo Rada Miejska wypowiedziała się w tej sprawie. Dziękuję, jeśli chodzi o tą sprawę, a korzystając z okazji, chciałbym, no nie wiem, czy pani przewodnicząca, kontynuujemy tą rozmowę, czy... Nie, zakończyliśmy rozmowę, zarówno ja, jak pan burmistrz odpowiedzieliśmy, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz chciałby zabrać głos w tej sprawie? Tak, w innej sprawie, już jestem... Czy ktokolwiek jeszcze powiedzieć? Ja nie jestem gospodarzem tego... Dwie minuty, szanowni państwo. Szanowni radni, szanowni zebrani tutaj. Tu nie chodzi o, tak jak pan burmistrz przedstawia, że jest konflikt między braćmi. I mnie konkretnie chodzi, że cmentarz zabytkowy jest naruszany przez Jasiaka Józefa, jak i działka gmina. I z tym się nie zgadzam. Przy zabytkowym cmentarzu jest wskazana droga, która była opracowana przez pana kierownika Płachtę w planie zagospodarowania, tam jest podpisana w jednym tylko dowolnym, w jednym określonym miejscu. Nie ma tak, że konserwator zabytku skierował się właśnie do pana burmistrza, do parafii rzymskokatolickiej dwukrotnie o to, by ten cmentarz był nienaruszany i o to mi cały czas chodzi. Nie chodzi mi o to, że Jasiak Józef prowadzi działanie. Jasiak Józef ma dostęp do z tego to parkingu, do drogi powiatowej, jak i do chodnika, nie idą ludzie na skróty z tego parkingu przed cmentarz. I w tym miejscu kończę rozmowę na ten temat. Dziękuję państwu bardzo. Panie burmistrzu, panie przewodnicząca, Wysoka Rado, pan radny Szalek złożył wniosek o to, żebyśmy przedstawili koszty. Ja pozwolę sobie bardzo szybko, bo to jest ważne. Nie, to wystarczy, co wystarczy. Mam szczegółowe. 71 217 91 groszy to są koszty materiałów. Mam to w dokładnym rozliczeniu, jeśli chodzi o poszczególne pozycje. No to jeżeli nie ma, to proszę państwa, jest jeszcze jedna sprawa. Zakończyły się warsztaty, proszę państwa, prowadzone przez Małopolski Instytut Kultury. W wyniku tego postępowania jest stosowny raport, z którym zapoznałem się. I na mocy statutu, który obowiązuje w Samorządowym Centrum Kultury i Bibliotek,
A jest tam zapis dotyczący powołania dyrektora, właśnie powołania. Skorzystałem z tego zapisu, powołałem dyrektora, a raczej dyrektorkę. Jest nią pani Krystyna Szymańska, obecna na sali. Proszę Państwa, od 1 stycznia 2016 roku pani Krystyna Szymańska obejmuje funkcję dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek. Nabór, który był prowadzony, bo zapytaliśmy, kto z Państwa chciałby uczestniczyć w tym naborze, spowodował, że wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta właśnie pani Krystyny Szymańskiej spełniała te założenia. Druga oferta niestety nie. Taką informację dla pani, bo też kobieta, która się zwracała, brała udział w tym naborze, otrzymała od nas odpowiedź, że niestety nie spełniała tych wymogów. To, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o informacje. Jeżeli nie potrzeba szczegółowe, te informacje są u nas w biurze rady dostępne. Gdyby ktoś chciał z Państwa zajrzeć, to proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Bardzo proszę, pan komendant. Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Chciałbym podziękować w imieniu własnym i policjantów za to, że Wysoka Rada podjęła uchwałę o przekazaniu czy dofinansowaniu zakupu radiowozu dla potrzeb Komisariatu Policji w Szczucinie. To ja panu burmistrzowi za realizację tego zadania i w miesiącu listopadzie mamy już ten radiowóz. Jest to Skoda Yeti, samochód osobowo-terenowy, czyli z napędem na 4 koła. Jest to coś, co uważam, że no, świadczy z jednej strony o tym, że wspólnie działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Szczucin, jak też całego powiatu, a też dzięki doradztwu pana burmistrza jest to samochód, który spełnia też takie warunki, gdzie możemy dojechać w trudne tereny. Akurat gmina Szczucin czasami, przynajmniej kiedy po wodzie, no takie potrzeby były. No czasami też w okresie zimowym też trudno jest dojechać w niektóre tereny. No, są niektóre posesje, gdzie ten dojazd jest utrudniony. Mimo że gmina jest wyposażona no, bardzo dużą ilość dróg asfaltowych. Dlatego jeszcze raz dziękuję i na zakończenie roku dziękuję też za współpracę w tych wszystkich działaniach wspólnie z policją. No i liczę, że taka współpraca będzie podtrzymywana w latach przyszłych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W związku z tym, że już nikt nie chce zabierać głosu, ja pozwolę sobie już teraz na przyjemną atmosferę, wprowadzenie takiej bardzo świątecznej, przyjemnej atmosfery. Drodzy Państwo, minął pierwszy rok naszej wspólnej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Dziś chciałabym bardzo serdecznie podziękować koleżankom i kolegom radnym za dobrą atmosferę tej współpracy, za wszystkie rozmowy podejmowane w temacie naszej działalności na rzecz samorządu. Szczególnie chciałabym tu podziękować moim starszym kolegom na czele z moim zastępcą, gdzie zawsze mogę liczyć na ich dobre rady, fachowe rady. Kiedy przychodzą chwile niepewności, zwątpienia, to zawsze mogę na nich liczyć. Panu burmistrzowi dziękuję za to, że zawsze, jeżeli planuje coś i działa w jakimś temacie, to zawsze podkreśla rolę nas radnych. Jego takie ulubione powiedzenie to jest: budżet, szanowni Państwo, jest w Waszych rękach. Więc bardzo dziękuję za docenienie naszej roli w tych działaniach. Stoimy u progu 2016 roku. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy jesteśmy na tej sali, tworzymy wspólnotę samorządową. Będzie to rok trudny, ale wspólnie możemy w niego wkroczyć, podejmując trudne wyzwania. Sobie i Państwu życzę, aby ten rok był wolny od trosk, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę, pracownikom urzędu na czele z panem sekretarzem i z panią skarbnik. I życzę wszystkim dosiego roku. I pozostając w tej świątecznej atmosferze, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do wzajemnych życzeń. Proszę o pozostanie, połamiemy się opłatkiem, pożyczymy sobie,
a księdza proboszcza bardzo serdecznie proszę o poświęcenie nam opłaty. Jeżeli pani przewodnicząca pozwoli jeszcze. A to proszę bardzo. Śmiałem zabrać głosu właśnie w tej sprawie przed panią przewodniczącą, byłoby to pewnie niedawne. Pani przewodnicząca podkreśliła tutaj dobrą współpracę. Ja państwu dziękuję za wspaniałą współpracę, bo takiej doświadczyłem w ciągu tego roku i życzę i państwu przede wszystkim, ale i sobie przy tej okazji, żeby ta współpraca wyglądała w następnym roku podobnie. Słowa podziękowania kieruję do państwa wszystkich, ale wspomniałem o tej dobrej współpracy z Radą Miejską. Chciałbym podkreślić wspaniałą współpracę również z państwem sołtysami. To dzięki wam mnóstwo tych spraw, które udało nam się rozwiązać, to dzięki waszemu zaangażowaniu tak się stało. Ja zdaję sobie sprawę z tej wielkiej pracy, trudnej pracy na rzecz społeczeństwa. To właśnie wasze zaangażowanie w tych wielu, bardzo wielu drobnych sprawach i w tych ważnych, które realizowaliśmy na terenie Sołec, pozwoliło, no, myślę, że z sukcesem zrealizować Fundusz Sołecki, a jest to spore przedsięwzięcie, doświadczyliśmy tego wszyscy. Bardzo serdecznie dziękuję współpracownikom tego urzędu, państwu kierownikom i pracownikom za to, że w tym moim pierwszym roku, który łatwy nie był, ale rzuciliśmy na siebie mnóstwo zadań do realizacji, za to, że wspieraliście mnie, za to, że pracując w sposób właściwy, lojalny, z pewnym zaangażowaniem, też mnóstwo tych problemów udało się nam rozwiązać. Życzę sobie i państwu, żeby ten kolejny rok przyniósł podobną atmosferę współpracy, podobne efekty, a czekają nas duże zadania. Dlatego też raz jeszcze wszystkiego dobrego na nowy rok i naprawdę z serca płynące podziękowanie za to, co było. Wszystkiego dobrego. Zamykam 13. sesję Rady Miejskiej w Szczucinie i zapraszam księdza proboszcza o poświęcenie.